Cześć wszystkim, z tej strony Tomek Turba, ekipa Securitum. Jest dzisiaj ze mną bardzo wyjątkowy gość. Myślę, że większość osób z IT, która się zajmuje bezpieczeństwem po stronie IT, która także lubi bezpieczeństwo klasyczne, zna tego pana i nie trzeba go tak naprawdę przedstawiać. Jest dzisiaj z nami Krzysiek List z kanału Domowego Survival. Cześć Krzysiek. Cześć, miło u was być gościem. Chciałem powitać wszystkich moich bieżących i przyszłych fanów. Tak jest. Słuchajcie, rozpoczynamy dzisiaj szkolenie nowoczesne Survival. Jest to szkolenie bonusowe z projektu Securac Academy, gdzie już mamy prawie 8 tysięcy członków. Mam nadzieję, że już jest tutaj troszkę też osób, które dołączą do nas do tego projektu. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak oddać ci, Krzysiek, głos, powodzenia i trzymam kciuki. Dzięki piękne. Jakbym tylko jeszcze mógł poprosić, żeby ktoś napisał na czacie, czy widać prezentację, to będę powoli zaczynał. Pogadamy o nowoczesnym survivalu, czyli przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne, o tym, jak ta tradycyjna sztuka przetrwania może pomóc nam w różnego rodzaju kryzysowych sytuacjach, więc może przejdźmy przez spis treści, który przygotowałem, żeby o niczym ważnym nie zapomnieć. Zaczniemy od takiego rysu historycznego, czym jest ten nowoczesny, tradycyjny survival, jak on może nam pomóc w obliczu współczesnych zagrożeń, jeżeli w ogóle w jakikolwiek sposób. Pogadamy o tym, czym jest tak zwany koniec świata, jaki znamy, to znaczy czy to jest jakaś apokalipsa, czy może to jest jakaś mniejsza katastrofa. Pogadamy o tym, na czym polega filozofia tego nowoczesnego survivalu. Jak już będziemy mieli ten wstęp dotyczący tradycyjnego, to będziemy mogli o tym pogadać również. Pokażemy, jak się zabezpieczyć na te trudne czasy, na te sytuacje awaryjne i pogadamy o tym, dlaczego warto. Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Ja się nazywam Krzysiek Lis, ja jestem z wykształcenia inżynierem. Od 2010 roku współtworzę Domowy Survival, czyli taki blog i kanał, na którym właśnie mówimy o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Od 2016 roku prowadzę taki sklep z rzeczami na trudne czasy. Za 20 lat staram się dbać o zabezpieczenie przyszłości mojej rodziny. Zaczęło się takich stricte finansowych kwestii, nie? O których też trochę dzisiaj będziemy mówić, a potem okazało się, że też moja rodzina może potencjalnie bardzo duże koszty ponieść, czy ryzyko, gdyby się okazało, że zabraknie nam w życiu czegoś innego, albo na przykład mnie. I zacząłem patrzeć na to troszkę inaczej. Mamy mniej więcej godzinę, tak myślę, że z godziny nam zajmie ta prezentacja. Możecie śmiało pisać pytania w komentarzach, ja tutaj mam podgląd tych pytań. Jak potem na koniec będziemy mieli około 15 minut, jak skończymy, żeby właśnie na te wasze pytania bezpiecznie podpowiadać. I ja też będę starał się patrzeć, żeby wiedzieć mniej więcej, co was bardziej z was mniej interesuje. Także będę zaglądał do tego czatu. Kiedy nam pomoże survival? Survival, czyli w tradycyjnym, w ogóle tłumaczenie survival na język polski to jest sztuka przetrwania, nie? Czy to jest taki zestaw umiejętności, które mają pomóc, gdy się będzie działo coś złego, to znaczy na przykład zatonięcie statku, że będę pływać z rekinami, tak? To co robić, żeby te rekiny nie zjadły, kiedy będę z innymi rozbitkami w wodzie, albo kiedy już rozbiję się na bezludnej wyspie, jak zadbać o zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb życiowych, jak przeczekać, żebym został znaleziony. Jeśli mój samolot się gdzieś rozbije w Andach, na Syberii, przeżyje tylko garstka ludzi, kiedy będziemy musieli czekać, aż ktoś nas uratuje, albo będziemy musieli próbować dotrzeć na własną rękę do cywilizacji. No to głównie chodzi o to, żeby przeczekać taką sytuację, tak? Będąc niezależnym od wsparcia z zewnątrz, nie mając tego wsparcia z zewnątrz. Kiedy zgubię się pieszo na jakimś nieuczęszczanym szlaku w Polsce, do tego złamię nogę, telefon wpadnie mi do kałuży, nie będę mógł wezwać pomocy, no i pewnie za kilka dni, jak ktoś zacznie mnie szukać, no i dobrze byłoby te kilka dni przeżyć, przeczekać i dać się znaleźć. I właśnie na tym polega ten tradycyjny survival. To jest sztuka przetrwania w takiej sytuacji kryzysowej, kiedy ktoś nas prędzej czy później odnajdzie, albo kiedy sami będziemy musieli dotrzeć do cywilizacji. To na przykład nam mówi, że jak widzimy jakąś rzekę, to trzeba iść w dół tej rzeki, bo najprawdopodobniej ta rzeka połączy się z jakąś większą, a w końcu ona dopłynie do jakiegoś morza czy jeziora, gdzie prawdopodobnie jest jakaś ludzka osada, bo zazwyczaj tak są one budowane. Uczy nas, że jeśli znajdziemy się gdzieś w lesie i znajdziemy jakąś linię energetyczną, to też jest to świetny obiekt, wzdłuż którego możemy się kierować, zamiast iść bezmyślnie w różnych kierunkach, czy nie wiedząc kompletnie gdzie, bo ta linia energetyczna też prowadzi skądś, dokądś, z miejsca, gdzie są ludzie, albo do miejsca, w którym tych ludzi można znaleźć. I to są takie sytuacje, które generalnie się zdarzają. W filmach, w książkach też słyszymy o
o takie potrzebie korzystania z tych prymitywnych metod, czyli na przykład prymitywnych metod rozpalania ognia albo budowania schronienia z wykorzystaniem gałęzi, czy takiego prostego szałasu, kiedy upadnie cała cywilizacja, tak? Kiedy będzie na przykład apokalipsa zombie, kiedy będziemy musieli ponownie zaludnić ziemię, bo większość ludzi zginie. No i jest to taka bardzo romantyczna wizja. Znam ją z filmów, ale no, oprócz tego, że jest na filmach, to za bardzo się nam to w moim odczuciu do niczego nie przyda. To znaczy realnie te umiejętności prawdopodobnie nam się nigdy nie przydadzą. Przeciętny zjadacz chleba w Polsce z takimi sytuacjami, jeśli nie jest niemądry, spotka się tylko w książkach, w filmach czy w telewizji. Można w Polsce zginąć, dlatego że zgubimy się w lesie. Były takie przypadki. Kilka lat temu pani jechała samochodem od swojej sąsiadki, to znaczy sąsiadki, koleżanki w sąsiedniej miejscowości, kilka kilometrów przez las, gdzieś pomyliła drogę, jej samochód zawiesił się na jakimś takim, no nie wiem, no zawiesił jej się samochód na leśnej drodze, w każdym razie nie mogła dalej jechać, nie wiedziała, gdzie jest, nie wiedziała, gdzie ma iść, nikt nie wiedział, gdzie ona się znajduje, a telefon oczywiście jej się rozładował, w związku z czym nie była w stanie dotrzeć do cywilizacji. Po jakimś czasie uruchomiono poszukiwania, po jakimś czasie ją odnaleziono, niestety z wychłodzenia kobieta zmarła, bo nie do końca pomyślała, zanim ruszyła w tę podróż, nie zasygnalizowała, gdzie będzie, nie znała być może tej trasy. Generalnie popełniła kilka błędów. Jeśli człowiek nie popełnia takich błędów, to nawet jeśli zgubi się gdzieś na tym szlaku, idąc tam samemu, złamie sobie nogę i zgubi mu się ten telefon, albo zepsuje mu się ten telefon komórkowy, to ktoś przynajmniej będzie wiedział, gdzie on jest i ktoś, nie otrzymawszy sygnału wieczorem, będzie wiedział, że coś się złego stało i zaalarmuje jakieś poszukiwania. Więc te zagrożenia raczej nam nie zagrażają. Ale i tak ten tradycyjny survival jest doskonałym punktem wyjścia do rozmowy o przygotowaniach na sytuacje awaryjne. I jedną z takich najlepszych zasad, którą zawsze staram się posługiwać, jest tak zwana zasada survivalowa trójek albo zasada survivalowych trójek. To będzie punkt wyjścia, zobaczycie za moment dlaczego. Bo uważa się, że człowiek, to jest oczywiście pewne uproszczenie, no nie, ale człowiek może przeżyć około trzech minut bez tlenu, na przykład pod wodą, około 3 godzin w złych warunkach pogodowych, czyli na przykład kiedy jego samochód gdzieś utknie w środku zimy, w głuszy i on wyjdzie, niemądry, wyjdzie z tego samochodu i zacznie iść przed siebie piechotą, jego ciało zostanie wychłodzone, jeśli nie ma dobrej kurtki, butów, straci, jego ciało straci ciepło, zacznie funkcjonować gorzej, gdzieś wyląduje pod drzewem, zamarznie, zginie. 3 dni bez wody, 3 tygodnie bez żywności, to jest oczywiście uproszczenie, tak jak mówię, będę to powtarzał, bo to jest ważne. No i ja jeszcze lubię dodawać do tego, że 3 miesiące bez kontaktu z ludźmi. I można też na przykład powiedzieć, że człowiek przeżyje 3 sekundy bez myślenia, w sensie jak wchodzi pod rozpędzoną wywrotkę z gruzem na przejście dla pieszych, to chociaż ma pierwszeństwo, to nie pomyślał, zginął i w zasadzie będzie miał potem na nagrobku napisane, że miał pierwszeństwo. Ta zasada pokazuje jakby, jakie są priorytety, jakie są nasze najważniejsze potrzeby w sytuacji kryzysowej, takiej, kiedy właśnie zgubimy się w głuszy albo nasz samolot się rozbije. To oznacza, że jeśli nie mamy schronienia, a jest zimno albo jest bardzo gorąco, na przykład możemy umrzeć przez upał, to nie zaczynamy naszego tych działań naszych od tego, że będziemy starać się wezwać pomoc albo od tego, że będziemy starać się polować na jakieś dzikie zwierzęta, które tam są, nie? Tylko zaczynamy to właśnie z zrobienia tego schronienia. Jeśli mamy to schronienie, to następnie szukamy wody. Nie jemy nic, dopóki nie mamy zaspokojonej potrzeby, jeśli chodzi o wodę, bo też do trawienia zużywamy trochę więcej wody. I oczywiście będziemy w jeszcze gorszej sytuacji, jeśli nie będziemy mieć wody i jeszcze do tego jeść, ale może mając mało wody, trzeba jednak trochę mniej jedzenia pochłaniać, po to właśnie, żeby oszczędzać te zasoby wody, które mamy. I to też się sprawdza w sytuacjach kryzysowych, o których będę mówić dzisiaj, bo te wszystkie potrzeby musimy zaspokajać tak czy siak. No to są nasze fundamentalne potrzeby życiowe. Musimy oddychać, mieć coś do jedzenia, mieć wodę. A ponieważ ludzie są istotami społecznymi, to też ten kontakt z ludźmi się im przydaje. I ja nie znam się specjalnie na tradycyjnym survivalu, ponieważ uważam, że umiejętność pocierania patyków, żeby rozpalić ogień, nie jest nikomu do niczego potrzebna. Można się, uprawiając survival, albo jak to czasami ludzie mówią, chodząc do lasu na survival, czy chodząc na różnego rodzaju szkolenia survivalowe, można się nauczyć wielu naprawdę bardzo przydatnych rzeczy.
tylko że ryzyko, że nasze życie będzie zależało od tych takich prymitywnych umiejętności survivalowych, właśnie tego na przykład, że pozyskamy wodę za pomocą tak zwanej torebki transpiracyjnej, co to jest, to postaram się nie zapomnieć powiedzieć później, albo że rozpalimy ogień pocierając patyki, czy uderzając o siebie kawałkami krzemienia, czy krzesiwem o krzemień, tak? To ryzyko, szansa na to jest, ryzyko, że to będzie nam niezbędne, jest znikome i uważam, że pomijalne. Chociaż też byłem w życiu na kilku szkoleniach survivalowych i wspominam je z jednej strony dobrze, z drugiej strony bardzo niefajnie, bo to nie była fajna sytuacja, ale to wystawienie na taki dyskomfort też ma jakieś istotne znaczenie. Więc żebyśmy się dobrze rozumieli, bo ja zawsze zbieram za to bęcki od komentujących, którzy mnie jeszcze dobrze nie znają, że ja dyskredytuję tradycyjną sztukę przetrwania, ale tylko w tym ujęciu, że realnie przeciętnemu Polakowi to ona za bardzo nie pomoże, jeśli nie popełni jakichś błędów, na które może się właśnie przygotować, tak jak mówiłem przed chwilą. Dobra. Co realnie zagraża Polsce teraz i w perspektywie najbliższych lat? Czyli jaki koniec świata możemy zaobserwować? Co nam zagraża? Czy będzie to jakiś apokaliptyczny koniec świata jak w filmie? Wojna? Apokalipsa zombie? Ach, tak zombie, atak kosmitów? No, też nie brak opinii, że takie coś też nam zagraża, chociaż ja akurat nie należę do tej drużyny. Nie stawiałbym pieniędzy na to, że zagraża nam atak kosmitów czy zombie. Wojna być może w ciągu kilku najbliższych lat, ale też nie mam powodu, żeby przypuszczać, że tak, że to z całą pewnością nastąpi, więc to nie są scenariusze, na które powinniśmy się przygotować w pierwszej kolejności, a w ogóle za moment pokażę wam, że scenariusze to mają znaczenie drugorzędne. Kryzys jakiś tam finansowy, gospodarczy, polityczny, na przykład taki kryzys, że państwo nie jest w stanie funkcjonować ze względu na jakiś paraliż władzy, że państwo jest, czy służby są sparaliżowane, bo muszą pilnować rolników jutro, żeby na przykład ludzie, którzy nie zgadzają się z postulatami rolników, nie zrobili krzywdy rolnikom i vice versa, trzeba będzie pewnie jakoś udrażniać ruch, przepuszczać karetki i tak dalej. Może kryzys finansowy, gospodarczy, może Zielony Ład doprowadzi Polskę do jakiegoś kompletnego bankructwa i tak dalej. To jest taki komentarz, żebyśmy żądali debaty publicznej na temat zagrożenia Polski, też ze strony nowych technologii. Kto wie, może sztuczna inteligencja na przykład zabierze nam pracę, tak? Ja pozbawiłem kogoś pracy, wdrażając u siebie w swoich procesach sztuczną inteligencję, bo sztuczna inteligencja robi nam napisy do filmów, zamiast za to komuś płacić, robię to sam. Pandemia, ale taka prawdziwa pandemia, w sensie to nie jest tak, że uważam, że COVID nie był pandemią, ale pandemia taka, jaką znamy z filmów, na przykład Contagion, epidemia strachu, gdzie po prostu umierało dużo więcej ludzi niż umierało chorych na COVID-a, w sensie procentowo, nie? Taka pandemia to jest koniec świata, to jest taka apokalipsa jak w filmach właśnie, że potencjalnie giną ludzie. I to można trochę porównać do apokalipsy zombie, bo jakie ma znaczenie, czy ja wyjdę na dwór, w sensie z mieszkania, zostanę ugryziony przez zombie, zamienię się w zombie, czyli de facto zginę. Czym to się różni od tego, że wyjdę z mieszkania, ktoś na mnie nakaszle, ja zachoruję i zginę? Niczym. Tylko tym, że jedno lepiej wygląda w filmach, a drugie wygląda mniej widowiskowo. Bardzo poważnym zagrożeniem dla Polski ja uważam, że są i będą zmiany klimatu, których skutki będziemy odczuwać coraz bardziej, na przykład w rolnictwie, na przykład też w turystyce, kiedy okaże się, że na przykład nad Bałtykiem co roku zakwitają sienice i nikt tam latem nie chce jeździć, kiedy okaże się na przykład część wyciągów narciarskich w górach nie jest w stanie dostać finansowania na jakieś remonty czy przypadek, który znam z praktyki. Rozmawiałem z właścicielem wyciągu tarciarskiego, który nie mógł dostać pieniędzy na jakąś inwestycję na swoim wyciągu, ponieważ bank uważa, że to jest zbyt duże ryzyko. Potem jego wyciąg narciarski jest za nisko i jest zbyt duże ryzyko, że tam nie będzie padał śnieg. Czy wreszcie jakaś awaria infrastruktury, która będzie na dużym obszarze, na przykład pół Polski nie będzie miał zasilania, albo będzie to trwało długo. Jak popatrzycie, to są wszystko takie zagrożenia o bardzo dużym charakterze, w sensie albo długotrwałe, albo na dużym obszarze, ale one wcale nie są tak bardzo prawdopodobne z perspektywy pojedynczej rodziny. No, za moment wydaje mi się, że wykaże. Taka domowa apokalipsa, taka sytuacja kryzysowa w skali jednej rodziny jest znacznie bardziej prawdopodobna niż sytuacja awaryjna w skali całego kraju, narodu. Dlatego, że niestety, no tak po prostu mówi statystyka, takie mniejsze kryzysy zdarzają się polskim rodzinom regularnie, także to po prostu jest nie do uniknięcia. I dlatego na tych takich zagrożeniach, na takich sytuacjach należy się skupić w pierwszej kolejności. W skali rodziny, koniec świata, jaki znamy, czy takiego świata, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, kiedy wiemy, jak on działa, wstaje rano,
Tam za ścianą wstaję, przychodzę tutaj do pracy, do tego pokoju, w którym pracuję. Po południu sobie może idę do sklepu, potem widzę się z rodziną. To jest świat, jaki znam. Jest bardzo wiele czynników, które mogą tę rutynę bardzo mocno zmienić, jeśli nie zakończyć. Na przykład może to być jakieś zdarzenie o charakterze pogodowym. Powódź, trąba powietrzna, gwałtowna burza. Także coś, co pewne z tych zjawisk możemy przewidywać, znaczy możemy przewidywać powódź, mamy całkiem dobre informacje, które pozwalają nam przygotować się na powódź. Trąbę powietrzną czy gwałtowną burzę też możemy próbować przewidzieć, ale akurat jeśli chodzi o powódź, to wiadomo, która rzeka wyleje z grubsza, natomiast jeśli chodzi o trąbę powietrzną, to ona będzie albo jej nie będzie. Nie? Może być w jednej miejscowości, może być sąsiedniej, może nie być jej wcale. Jak się jedzie do Borów Tucholskich od strony Warszawy, to w pewnym momencie się tak przejeżdża przez takie miejsce, gdzie stoi wieża obserwacyjna i miejsce to, ta wieża została wzniesiona w miejscu, przez które przechodziła trąba powietrzna. Jest takie dosłownie 100-200 metrów szeroki pas pozbawiony drzew. Znaczy teraz już tam rosną nowe, bo posadzili je w międzyczasie, ale to jest jeszcze, to są jeszcze młode drzewa i naprawdę widać to zniszczenie, które zostało przez tę jedną trąbę powietrzną poczynione. Tam chyba zginęła tylko jedna osoba na szczęście, dzięki Bogu, ale straty dla przyrody i w infrastrukturze były ogromne. Utrata pracy. Co roku tysiące Polaków tracą pracę. Co roku tysiące Polaków tracą jakby stabilność finansową, bo okazuje się, że z jakichś innych czynników finansowych, niech będzie to, że nie tracą pracy, tylko na przykład liczba godzin, którą pracują, została zmniejszona, bo nie są aż tak bardzo ważnymi pracownikami. Może ten zakład pracy, w którym oni pracowali, po prostu w całości upada i upada razem z nim cała miejscowość, która była żywiona przez ten zakład. Niech tylko 10% osób pracuje w danym zakładzie w tej miejscowości, a i tak ten zakład utrzymuje tak naprawdę co piątą, co czwartą rodzinę w takiej miejscowości. Więc utrata środków do życia albo wzrost kosztów życia powodujący, że rodzina nagle jest na powierzchni, a potem przestaje być na powierzchni, bo jest poniżej zera, to też jest koniec świata, jaki znamy. Śmierć moja, dziecka mojego, osoby partnerskiej, choroba, długotrwała choroba, nowotwór, jakaś nieuleczalna choroba innego rodzaju, wypadek samochodowy, jakieś trwałe kalectwo, utrata wzroku, utrata słuchu, to nagle powoduje, że trzeba na przykład rzucić etat i zająć się tym członkiem rodziny, który nagle wymaga tej opieki, albo jeśli takie dziecko na przykład tam się urodzi, nie? Dziecko, które nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. To jest bardzo zmiana duża, katastrofalna dla rodziny. No i wreszcie takie rzeczy, powiedziałbym no, spowodowane przez człowieka, typu pożar, wybuch gazu, zalanie mieszkania. Jak komuś mieszkanie zostanie zalane, to jest ogromny koszt, nie tylko finansowy, bo to oczywiście każdy z nas jest przecież ubezpieczony, nie? I każdy nasz sąsiad też jest ubezpieczony, każdy deweloper też jest ubezpieczony, więc po jakimś czasie tam dostaniemy te pieniądze, żeby to mieszkanie wyremontować czy kupić nowe, ale no jest jak jest, no, przez jakiś czas, zanim to nastąpi, trzeba sobie poradzić. Poza tym to my możemy komuś zalać mieszkanie i to my możemy potem być zmuszeni do płacenia mu odszkodowania, jeśli nie pomyśleliśmy, żeby kupić odpowiednie ubezpieczenie. Czy zawalenie się budynku, albo nawet nie zawalenie się, tylko ryzyko zawalenia się tego budynku. Była taka sytuacja w Warszawie parę lat temu, że spaliły się jakieś samochody w garażu podziemnym i jest ryzyko, że budynek się zawali. Do momentu, w którym nie stwierdzimy, że jednak tego ryzyka nie ma, bo nie zostanie zrobiona ekspertyza, musimy się z tego domu wynieść i znów nasze życie się znacząco zmienia. Jeśli na przykład w tym mieszkaniu prowadziliśmy jakąś działalność, na przykład jesteśmy tam właśnie programistą albo prawnikiem, architektem, przyjmujemy tam klientów, no to nie chodzi tylko o to, że musimy teraz znaleźć miejsce dla swojej rodziny, lecz także znaleźć biuro. A budynek może się zawalić wskutek tego, że sąsiad zbiera niewybuchy, bo jest durniem i taki niewybuch wybuchnie razem z nim i budynek się zawali. No i takie znów zagrożenia wynikające z działalności człowieka. Kradzież, włamanie, oszustwo, innego rodzaju takie przestępstwa pospolite, piramida finansowa. Nie trzeba stracić życia, żeby mieć życie wywrócone do góry nogami, kiedy na przykład nasze dziecko straci buty, bo zostanie napadnięte na ulicy. Dajmy na to. I do tego się trudno przygotować. Ale można próbować pewne rzeczy zrobić. Chciałbym wrócić do tej śmierci, bo to jest bardzo dobry przykład. Widziałem u nas na blogu kiedyś była dyskusja o ubezpieczeniach na życie. Ktoś napisał, że ubezpieczenia na życie to jest bzdura, bo wygrywa na tym tylko ubezpieczyciel. Wiadomo, kasyno zawsze wygrywa, prawda? I tam napisał w komentarzu człowiek, że jego rodzinie pomogło ubezpieczenie na życie, gdy zmarła jego teściowa.
No i oczywiście nasłuchał się na swój temat. I potem pół roku później dostajemy od niego maila, mówi: słuchajcie, jak prowadziłem te dyskusje z waszymi czytelnikami na temat tych ubezpieczeń na życie, to ja nie wiedziałem, że parę tygodni później pożegnam swoją żonę. Bo zmarła mu żona, gość jest w moim wieku. Znaczy teraz pewnie starszy, bo był powiedzmy mniej więcej w moim wieku, tak, miał około 40. Młoda kobieta po prostu zmarła. Nie to, że zginęła, zmarła. I on dzięki temu, że byli ubezpieczeni na życie, żona była ubezpieczona na życie, na przykład nie musiał od razu wyprowadzać się ze swojego domu, w którym mieszkał, bo stracili połowę dochodu rodziny, tak? Mógł opłacić kogoś, kto przyjdzie mu raz w tygodniu posprzątać, żeby mógł zamiast sprzątać raz w tygodniu ten dom czy to mieszkanie, mógł poświęcić czas dziecku, które bardziej do tej pory potrzebowało jego uwagi. I oczywiście pieniądze nie przywróciły mu żony do życia, a dziecku matki, ale jednak pomogły mu poradzić sobie w tej sytuacji kryzysowej. Każda z takich sytuacji wymaga ułożenia sobie życia na nowo, w nowych okolicznościach. I w tym procesie pomoże nam to, co sobie zawczasu przygotowaliśmy. Pieniądze, które odłożyliśmy sobie na kupkę, nieruchomości, które w tym celu kupiliśmy, inne źródła dochodu, które pozwolą nam mieć jakąś taką poduszkę finansową, czy taką siatkę bezpieczeństwa, jak ci cyrkowcy, co na trapezie robią różne akrobacje w cyrku, dajmy na to. Ale także sieć wsparcia, którą sobie zbudujemy z bliskimi, z przyjaciółmi, a także sieć wsparcia, którą zbudujemy sobie na rynku pracy. Jeśli jesteśmy bardziej poszukiwanym pracownikiem wartościowym, to później spadniemy na cztery łapy, jak kot w tym memie o kocie z przyklejoną na plecach kanapką z masłem, który może stanowić perpetuum mobile. Uważam, że dosyć dużym zagrożeniem są różnego rodzaju awarie infrastruktury, w szczególności infrastruktury, przepraszam jeszcze raz, energetycznej. Dlatego, że ja poruszając ten temat u nas na blogu i kanale wiele razy czytałem komentarze typu: o Krzyśku, jesteś głupi, przecież ludzie kiedyś, nie było prądu, kiedyś ludzie żyli. Co jest oczywiście prawdą, ale jak wyglądało to życie? Prąd jest podstawowym nośnikiem energii i zaspokaja większość, pośrednio albo bezpośrednio pomaga zaspokajać większość naszych potrzeb życiowych. Tutaj emotikonkę tutaj wstawiłem po to, żeby pamiętać o takim bardzo dobrym porównaniu, które chciałem powiedzieć, a jest uważam bardzo ważne, mianowicie żyjemy dzisiaj lepiej niż królowie w Polsce 200 lat temu. Mamy dostęp do przeciętni ludzie w Polsce żyją lepiej niż królowie 200 lat temu. Bo mają dom, w którym jest zawsze ciepło, w którym jest zawsze jasno, w którym jest całkiem czyste powietrze, a nie, że to ogrzewanie i te świece powodują zanieczyszczenie powietrza, przez co ci ludzie wcześniej umierają. Mamy dostęp do dobrej opieki zdrowotnej, mamy dostęp do doskonałej edukacji, porównując to z tym, co było te kilkaset lat temu, mamy dostęp do żywności z każdego końca świata, zawsze świeżej i pomijając jakieś wyjątki, to niemal zawsze bezpiecznej. Nie musimy się zastanawiać, czy przypadkiem nie zjemy czegoś z jadem kiełbasianym i że nas to potem zabije. I to się dzieje w dużej mierze dzięki temu, że mamy właśnie energię, którą najwygodniej jest przesyłać i wykorzystywać pod postacią prądu. I w domu bez prądu nie działa prawie nic. Oczywiście pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest to, że jest ciemno, że nic nie widać, można nastąpić na jakiś klocek Lego, tak, gołą stopą, albo uderzyć się małym palcem o szafkę, ale też nie zadziała lodówka, w której nam się zepsuje jedzenie, nie zadziała kuchenka. Jeśli mamy gazową, to może będzie działać, chociaż jeśli jest awaria prądu w większej skali, to po prostu gazu też nie będzie. Nie będzie działać ogrzewanie, czyli po kilku dniach nasz dom się będzie istotnie wychładzać. Jeśli będzie minus 20 na zewnątrz, nie będzie prądu, to po prostu ten dom zacznie zamarzać. Woda w rurach zacznie zamarzać, a to już jest poważna awaria i poważny remont. Nie działa wentylacja, wodociąg, kanalizacja, komputer, konsola. Dlaczego wspominam o tej kanalizacji? Jak ktoś mieszka w bloku, tak jak ja, to oczywiście jak ma zapas wody, to może cały czas spłukiwać w toalecie. Tylko to będzie powodowało sąsiada na parterze, fontannę, sami wiecie czego, z jego sedesu. Bo nie będzie działać kanalizacja, nie będą działać przepompownie kanalizacyjne. Pomijam to, że ja będę musiał na to moje ósme, czy które tam piętro, na którym mieszkam, wnosić najpierw wodę w wiadrach, ale to jest zupełnie inna kwestia. Teoretycznie jest to oczywiście wykonalne. A wspominam o komputerze i konsoli, bo część z was z całą pewnością w ten sposób zarabia. Jeśli ktoś jest programistą, pracuje dla kontrahenta na drugim końcu świata, to, że u niego nie ma prądu, nie wpływa bezpośrednio na to, że on nie może pracować, że on nie może zarabiać, bo jego kontrahent, jego pracodawca nie pracuje. Ale jakoś musi mu tę swoją pracę dostarczyć, nie? Jak jego komputer nie działa. A o konsoli wspominam nie tylko dlatego, że sam lubię grać w gry, lecz także dlatego, że nasze dzieci, które są do pewnych wygód przyzwyczajone, będą trochę... Jest takie dobre po angielsku powiedzenie freak out. Po prostu będą wariować bez tych rozrywek, do których są przyzwyczajone.
bez prądu możemy sobie poradzić, mając takie jakieś awaryjne zasilanie. Agregat, UPS z dużym akumulatorem, instalację fotowoltaiczną, która jest w stanie działać w trybie wyspowym, czyli bez zasilania z zewnątrz. Samochód można wykorzystać jako agregat, trzeba do niego tylko podłączyć przetwornicę i odpalić silnik raz na jakiś czas. To wszystko jest robialne. I jesteśmy w stanie podtrzymać pracę naszego domu, tych niezbędnych domowych systemów, naprawdę nawet przez wiele dni. Ale to nie zmienia faktu, że tylko bezpośrednie skutki tego braku prądu jesteśmy w stanie tutaj jakby załatwić. I oczywiście, żeby zaspokoić te potrzeby życiowe, które na przykład kuchenka elektryczna nam zaspokaja, można mieć albo duży agregat prądotwórczy, który tę kuchenkę zasili, albo mieć pompę ciepła i duży agregat, który zasili pompę ciepła do ogrzewania, ale można też mieć kominek awaryjnie w salonie, albo kuchenkę na kartuszę gazową, czy jakieś inne rozwiązanie, które pozwoli gotować, kiedy nie będzie prądu. Tutaj jest uwaga, że nowoczesny survival powinien odnosić się do zagrożeń związanych z nowymi technologiami. W dużej mierze, to znaczy ja traktuję całą tę infrastrukturę również jako to właśnie tę nowoczesną technologię, która nam bardzo podniosła poziom życia, bardzo podniosła bezpieczeństwo tego naszego życia, ale niestety bardzo nas od siebie uzależniła. Także no, każdy kij ma dwa końca, proca trzy, a prąd jest zestawny. Czy ten agregat prądotwórczy, żeby sobie ze wszystkim poradzić, wystarczy? Oczywiście nie, inaczej nie zadałbym takiego pytania, zgodnie z prawem nagłówków Betteridge'a. Brak prądu w skali miejscowości spowoduje, że stanie sprzedaż w sklepach. I choć formalnie wszystkie kasy fiskalne muszą mieć zasilanie awaryjne, jest to w rozporządzeniu dotyczących kas fiskalnych i moja kasa fiskalna w sklepie też ma zasilanie awaryjne, w sensie ma wbudowany akumulator, to tak samo powinny działać kasy fiskalne w dużych marketach, w osiedlowych sklepikach. Pytanie, czy cały system komputerowy, który jest z tą kasą fiskalną połączony, też będzie działać. Czy pani kasjerka w dyskoncie będzie w stanie przepikać wszystkie rzeczy przez czytnik, kiedy nie będzie prądu, przez jak długi okres? Zresztą nie ma znaczenia, bo i tak zostaną wstrzymane dostawy wszystkiego do sklepów. Nie będzie prądu, to nie będą działać chłodnie, ta żywność po prostu będzie się psuła, nie będzie dostaw paliwa na stacje benzynowe. A jeśli to paliwo będzie tam docierać, to jak to paliwo zostanie wypompowane z podziemnych zbiorników na benzynę i olej napędowy, skoro nie będą działać elektryczne pompy, które to zasilają? Może stacje będą miały agregaty prądotwórcze? Coś mi się tak kojarzy, że miały się pojawić agregaty prądotwórcze obowiązkowo na stacjach benzynowych, ale no, na razie to jeszcze nie nastąpiło raczej. Idąc dalej, brak prądu to jest też brak łączności jakiejkolwiek. I na przykład, kiedy mówimy o takim dużym zagrożeniu, jakim może być impuls elektromagnetyczny, czy to spowodowany użyciem broni jądrowej, czy jakimś rozbłyskiem słonecznym, to na przykład ludzie mówią, a to rzeczywiście wyłączy łączność internetową po takich starych kablach, ale światłowodów nie wyłączy. To oczywiście, że wyłączy światłowody, dlatego że światłowody do działania potrzebują również wzmacniaczy sygnału co jakieś 100 km, które zasila się, zaskoczę was oczywiście, również prądem. Nie będą działać serwerownie po jakimś czasie, wiadomo, że na początku to tam jakieś zasilania awaryjne one prawdopodobnie mają. Nie będą działać stacje przekaźnikowe, nie będą działać centrale tych firm telekomunikacyjnych, więc po prostu łączności nie będzie. I bardzo fajnie, ja mam prąd, mój komputer może działać przez wiele dni, bo załóżmy mam instalację fotowoltaiczną pozwalającą mi na autonomiczną pracę, ale nie ma łączności. Jak ja wyślę pracę do mojego programisty? Jak ja się tam wdzwonię, żeby coś u niego, nie programisty, tylko pracodawcy, jak ja się do niego wdzwonię na jakąś telekonferencję, żeby pogadać z klientem? No wcale. To też zatrzymanie sektora bankowego, czyli nie będzie można również płacić, ludzie nie będą mieli pieniędzy, rzucą się do bankomatów stać w kolejkach, ale po co, skoro w tych bankomatach nic nie będzie, to będą też utrudnienia w pracy szpitali i służb ratunkowych. Jak nie będzie prądu, nie będzie też gazu, nie będzie też działać woda, w sensie wodociąg, kanalizacja, o tym powiedziałem, to hydranty będą działać? Nie. Karetki będą jeździć? No przez jakiś czas pewnie będą jeździć, dopóki będą mogły w ogóle jeździć po ulicach, które będą permanentnie zakorkowane przez braki sygnalizacji świetlnej, przez braki oświetlenia ulic. Jak nie będzie oświetlenia ulic, to będą się ludzie chętniej częściej włamywać, napadać i tak dalej. No. Jesteśmy 9 posiłków od anarchii. Jest takie powiedzenie, to ono ma już prawie chyba ze 200 lat. A bierze się to z tego, że po prostu to ludzie mają żywności w domu na kilka dni. Małe kilka dni, a jak ta żywność im się skończy, to ruszą plądrować sklepy,
Mam nadzieję, że najpierw ruszą plądrować sklepy, a dopiero potem plądrować domy sąsiadom. Ale też w przeszłości no wiele było takich przypadków głodu powodowanego przez różne zewnętrzne czynniki, na przykład podczas oblężenia Leningradu, na przykład podczas oblężenia różnych miast w Jugosławii. Człowiek człowiekowi rzeczywiście staje się wtedy trochę wilkiem, niestety. Wszystkie potrzeby survivalowe, o których mówiłem, trzeba zaspokoić na co dzień, nie tylko wtedy, kiedy znajdziemy się w lesie. To są potrzeby życiowe. Survival to jest przeżycie. Bez zaspokojenia tych potrzeb nie ma przeżycia i te potrzeby musimy zaspokoić w domowym otoczeniu, na co dzień, w lesie, kiedy tam się zagubimy, ale także kiedy będziemy musieli opuścić dom z różnych względów i przenieść się w bezpieczniejsze miejsce. I to się wydaje zupełnie logiczne. I mówię o tym z tego względu, że możemy sobie wymyślać różnego rodzaju kryzysowe scenariusze godzinami, żeby nie powiedzieć, że możemy poświęcić na to wiele dni i na pewno wszystkich nie wymyślimy. Tylko to jest trochę kontrproduktywne, bo wszystkie te scenariusze mają tak naprawdę wiele wspólnych elementów. W każdym z tych survivalowych scenariuszy, czy to będzie wojna, brak prądu, zamieszki, utrata pracy, utrata członka rodziny, który do tej pory był jej jedynym żywicielem. W każdej z tych sytuacji będziemy musieli zaspokoić wszystkie podstawowe potrzeby życiowe. Musimy coś jeść, pić, mieć schronienie i tak dalej. Więc przejdźmy sobie teraz przez te potrzeby życiowe. Zacznijmy od tej najbardziej oczywistej, od tej oczywistej oczywistości, czyli tego powietrza. No bo tak, tutaj jest komentarz, że trzeba zapisać się w pokaźną bibliotekę gier offline'owych. Oczywiście, że tak. Powiem więcej, trzeba się do tych gier przyzwyczaić, na przykład nauczyć dzieciaki, że można też spędzać fajnie czas grając w gry karciane, na przykład grając z rodzicami w karty, a nie tylko grając na konsoli. Powietrze to jest oczywista oczywistość, no bo oddychamy powietrzem całkiem niezłej jakości, które nas od razu nie zabija. To znaczy, bywa to powietrze różne, natomiast no, nie jest tak, że wyjdziemy gdzieś na świeże powietrze i umrzemy po kilku godzinach czy po kilku dniach. Dzięki Bogu. To co najwyżej kilka lat wcześniej umrzemy. Mimo to jednak warto poprawić jakość powietrza w domu, na przykład zamontować instalację wentylacyjną z wymiennikiem ciepła, co nam oszczędzi pieniądze na co dzień, ale też będziemy mieć w tej centrali wentylacyjnej filtry, które nam trochę płuca oszczędzą. Ja, można też zrobić tak jak ja, to białe urządzenie, które stoi za mną, to jest oczyszczacz powietrza, który kiedy na zewnątrz jest tragicznie, ja po prostu włączam. I to robi się po to, żeby cieszyć się lepszym zdrowiem, bo na przykład alergie są wtedy mniej dokuczliwe. To ludzie po prostu umierają, kiedy jest duże zanieczyszczenie powietrza i widać korelację między liczbą zgonów, przedwczesnych zgonów, a zanieczyszczeniem powietrza, na przykład jak był taki największy atak, brzydko mówiąc, smogu londyńskiego w latach chyba 50., było to widać, ale w Polsce też były takie przypadki. Poprawiamy jakość powietrza też po to, żeby nasze dzieci były mądrzejsze. Są badania, które pokazują, że niestety kiepska jakość powietrza wpływa na to, że dzieci rozwijają się gorzej. No nie chcę tego powiedzieć, ale tak jest, no po prostu dzieci robią się mniej mądre od tego, że oddychają gównianym powietrzem, które my i nasi sąsiedzi zanieczyszczają. Także warto zadbać o to, żeby to powietrze nie było aż tak bardzo zanieczyszczone na co dzień, a w sytuacji awaryjnej, w razie jakiegoś na przykład skażenia chemicznego, no to dobrze byłoby odizolować cały dom od tego czynnika toksycznego, albo przynajmniej nasze drogi oddechowe. I nie mówię tutaj od razu o jakimś ataku bronią chemiczną, choć oczywiście też jest niezerowe prawdopodobieństwo, raczej powiedziałbym znikome, ale jednak mimo wszystko niezerowe, że takie zdarzenie nastąpi. Ale toksyczne środki różnego rodzaju są przewożone codziennie przez Polskę koleją, ciężarówkami i mogą się zdarzyć różnego rodzaju wypadki, że gdzieś wywróci się cysterna z chlorem. Wskutek jakiegoś wypadku samochodowego wiemy, jak kierowcy w Polsce jeżdżą i wtedy ta chmura chloru będzie nam zagrażać naszemu życiu. Dobrze mieć na przykład folię malarską, żeby móc doszczelnić nią okna, żeby móc zatkać wszystkie otwory wentylacyjne i pewnie gdybyśmy byli poza domem, gdybyśmy musieli przed tą chmurą chloru uciekać, chcielibyśmy uciekać w pełnej odzieży, takiej jak tutaj ma ten Ludek na zdjęciu, w pełnej odzieży ochronnej i z maską przeciwgazową, nie gazową, tylko przeciwgazową i to taką lepszą, bo tutaj w tym zdjęciu, które kupiłem ze stoka, ten gościu ma pękniętą szybkę w masce, czyli ta maska już się do niczego nie nadaje. Dlaczego na przykład w wojsku nie wolno było mieć zapuszczonej brody za bardzo? Wąsy można było mieć, a nie wolno było mieć brody. Z tego właśnie względu, że maska, żeby działała efektywnie, to musi dobrze przylegać do twarzy, żeby przecieków nie było między maską a policzkiem na przykład. Po to więc żołnierze mieli obowiązek golenia się na gładko, żeby w razie czego mogli tę maskę założyć i uratować swoje drogi oddechowe i uratować swoje życie.
Kosztem oczywiście niemieckiego wyglądu, no wiecie jak jest. Ja też gdybym mógł zapuszczać brodę, to bym zapuszczał. Powiedziałem, że były komentarze na temat moich wąsów. Drugą rzeczą, którą traktujemy trochę jako taką oczywistość, jest schronienie. Tak? 3 minuty bez tlenu, 3 godziny bez schronienia w złych warunkach pogodowych. Traktujemy to jako rzecz oczywistą, ponieważ mamy to schronienie, ten dom. Żyjemy gdzieś. Jak nie u siebie, to u bliskich, z dziewczyną, czy w akademiku, gdzieś dach nad głową mamy i to jest nasze schronienie, ale to schronienie niestety czasami musimy opuścić. Dom może być zniszczony przez tę trąbę powietrzną, albo może być zniszczony przez powódź, albo może zostać zniszczony przez wybuch tego niewybuchu, który nasz sąsiad dureń zniósł do piwnicy i potem się nim bawił, ale możemy też zostać zmuszeni do jego opuszczenia, kiedy na przykład okaże się, że ten właśnie policja znajdzie te zbiory tego człowieka i zarządzi ewakuację. Albo zostanie zarządzona ewakuacja, bo będzie ryzyko jakiegoś skażenia. No nie chcę tu mówić o elektrowni jądrowej, ponieważ elektrownie jądrowe są bardzo, bardzo bezpiecznym źródłem energii, pomijając te w Czarnobylu, która po prostu była zbudowana w sposób debilny, jeszcze w bardziej debilny sposób była eksploatowana, ale generalnie elektrownie jądrowe są bardzo bezpiecznym źródłem energii i tutaj się raczej skażenia radioaktywnego nie ma co obawiać, natomiast można się obawiać skażenia chemicznego, można się obawiać powodzi. A może na przykład w niektórych okolicznościach bezpieczniej będzie opuścić dom, albo przynajmniej część tego domu, na przykład w obliczu prognozy pogody zapowiadającej potworne burze albo trąby powietrzne. I wtedy okaże się, że lepiej jest na przykład pójść do sąsiadów, którzy mają piwnicę, niż siedzieć w naszym pięknym domku z wielkimi przeszkleniami albo w domku z wielkimi oknami dachowymi na poddaszu, gdzie przez to okno dachowe może wpaść krokiew z dachu od sąsiada albo całe drzewo, spaść nam na głowę, zabić nas i nasze problemy życiowe rozwiązać. Tak? Trud skończony. Może w takiej sytuacji dobrze będzie opuścić dom po to, żeby właśnie tego zagrożenia uniknąć. Czy jeśli będziemy zmuszeni do tej ewakuacji, czy władze nam cokolwiek zapewnią? Teraz niedawno, jak były dyskusje na temat tego, czy potencjalnie Polsce zagraża wojna, a wojna dobrze by było, żeby oznaczała również ewakuację cywilów. Czym się kończy to, że cywil jest w mieście, to wiemy na przykład oglądając Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa byliście tam w tym Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja bardzo mocno nie polecam, bo mnie naprawdę bardzo przykro było, jak tam byłem i nigdy więcej tam nie wrócę. Chociaż jest to ogromnie cenna lekcja na przyszłość, uważam dla każdego. Cywil na wojnie powinien nie być. Ale nie jest tak, że władze są dobrze przygotowane do tego, żeby ewakuację takiego na przykład Białego Stoku czy Białej Podlaskiej zorganizować. Otóż nie są. I może w mniejszej skali, jak będzie trzeba ewakuować kilka budynków, to po jakimś czasie zostaniemy ulokowani w sali gimnastycznej, gdzie nie będzie nam padało. Może dostaniemy na przykład jakieś jedzenie, jakieś herbatę w termosach, koce i tak dalej. Ale czy dla każdego wystarczy? Czy będziemy musieli czekać, aż się sąsiedzi czy okoliczne organizacje pomocowe zorientują i uruchomią swoje środki? Czy te koce, które dostaniemy z jakichś zapasów obrony cywilnej, które jeszcze są albo świeżo zostaną kupione, nie są na przykład jakieś zatęchłe albo z pchłami, albo z pleśnią, czy z jakimś innym grzybem? To może lepiej byłoby sobie taki sprzęt samodzielnie przygotować, żeby móc sobie potem poradzić. To całe niezbędne wyposażenie. Kapcie choćby. Zabawki dla dziecka, żeby nie trzeba było iść po prostu z tym, czym stoimy. Możemy musieć uciekać z domu przez pożar. Może wybuchnąć pożar w tym moim pięknym bloku, w którym mieszkam. Mogę być zmuszony uciekać stąd w środku nocy, tak jak stoję. Nie? A jak ktoś lubi spać nago, to będzie się gorączkowo ubierał i może założy skarpetki, może zdąży założyć buty, tylko czy założy dobre buty, czy będzie stał potem właśnie boso, czy w kapciach na ośnieżonym trawniku, okryty kocem termicznym, który dostał od strażaka, ponieważ nic innego z domu nie zabrał. No właśnie, no wiecie jak jest, bywa różnie. Czy mamy bezpieczny cel ewakuacji, do którego przeniesiemy się, gdybyśmy byli zmuszeni do ewakuowania się? Zresztą mówiąc o ewakuowaniu się, nie mam tylko na myśli jakiegoś takiego zagrożenia typu idzie front ze wschodu i wiemy, że kto zostanie za frontem, to jest szansa, że zginie albo zostanie zgwałcony, albo Bóg wie co jeszcze, albo zostanie zgwałcony i potem zginie. Ewakuacja to też jest wtedy, kiedy ten właśnie dom nam spłonie, tak? Albo kiedy nie możemy dłużej płacić na utrzymanie tego mieszkania, bo straciliśmy jedno ze źródeł dochodu. I czy mamy jakieś inne miejsce, do którego się możemy wracać, do czego przenieść? I takim minimum, które sobie przygotujemy w ramach przygotowania sytuacji awaryjnej, powinien być na przykład hotel. Tym celem ewakuacji oczywiście lepiej byłoby, żeby to był nasz własny dom, czy domek letniskowy w innej miejscowości, w bezpiecznym kierunku, czyli jak mieszkamy w Białymstoku, to nie bardziej na wschód, tylko bardziej na południowy zachód od Białegostoku raczej, bo jeśli zakładamy, że zagraża nam wojna. I wtedy tym sposobem można byłoby tam się przenieść, mając tak przygotowane miejsce,
jeśli jesteśmy tam regularnie na wyjazdach, na weekend, bo to jest piękne miejsce na łonie natury, to jest to korzyść, którą mamy od razu, nawet jeśli nic złego się nie dzieje, o czym też trochę więcej będę mówić. Jeśli nie mamy możliwości zorganizowania sobie takiego miejsca, szukajmy pomocy u rodziny, to znaczy no to więzy rodzinne, taka grupa oparta o więzy krwi prawdopodobnie będzie najbardziej skłonna się wspierać. Prędzej pomożemy bratu niż koledze z pracy, czy koledze z podstawówki, z którym przyjaźnimy się do dzisiaj, prawda? No, zdajemy sobie z tego sprawę. Więc być może trzeba sobie zorganizować takie miejsce u kogoś z rodziny w jego domu, w innej miejscowości, w innym województwie, czy może nawet w innym kraju. To było pytanie, czy omówimy dziś plecaki ucieczkowe? Tak, gdzieś pojawią się za moment plecaki ucieczkowe, chociaż pokrótce, bo jest tylko jeden slajd, ale taki bardzo obszerny i bardzo długi. Dziękuję za wyświetlenie tego komentarza. Dobra, mamy schronienie, mamy powiedzmy ochronę dróg oddechowych, to teraz trzeba skupić się na tej wodzie, no bo woda, no to wziąłem jakieś zdjęcie ze stoka pokazujące suszę. Woda jest bardzo, bardzo wygodna, bo płynie nam tanio z kranu. W zasadzie nie zwracamy na to uwagi, płacimy za nią jakieś grosze, ale te dostawy wody mogą zostać bardzo szybko wstrzymane, jak nie będzie prądu, jak będzie ta woda skażona. Moi bliscy na przykład, mając domek letniskowy w jednej z podwarszawskich miejscowości, kiedyś mieli taką potrzebę, żeby korzystać z wody z innych źródeł, bo okazało się, że po prostu woda była skażona. Znaleziono bakterie w wodzie. Nie wolno tej wody było pić, można było ją tylko spłukiwać w toalecie. Można też spodziewać się braku wody, kiedy na przykład będzie susza i ujęcia wody po prostu wyschną. Co roku, od kilku lat, są w Polsce w mniejszych miejscowościach informacje, że nie wolno podlewać na przykład trawników w soboty, niedzielę, nie wolno samochodów myć i tak dalej, ponieważ za mało jest wody. Tak? Takie ograniczenia w dostępie do wody mogą się pojawić. A wystarczy, że człowiek z koparką podczas jakiegoś remontu czy budowy jakiejś, nie wiem, skrzyżowania czy przebudowy infrastruktury po prostu zrobi tą koparką dziurę. Inna historia z życia moich bliskich. Przyjechali do domu po pracy, okazało się, że od kilku godzin nie ma w dzielnicy wody, bo właśnie była jakaś awaria z koparką. I co? I okazało się, że w żadnym z osiedlowych sklepów już nie ma wody. Nawet w tych takich supermarketach większych nie ma wody. W dyskontach nie ma żadnej wody, zarówno w tych 5-6-litrowych dużych baniakach, jak i nawet najdroższej wody mineralnej, takiej smakowej, zdrowotnej nie było. No już o tych małych butelkach nawet nie wspominając, zostały tylko rzeczy do picia będące sokami, napojami gazowanymi, bo błyskawicznie ta woda zniknęła ze sklepów, mimo że była to jedna z dzielnic Warszawy, gdzie są studnie podziemne oligoceńskie, mimo że zostały podstawione beczkowozy po jakimś czasie, mimo że ludzie tak naprawdę mogli tę wodę sobie zorganizować. To jednak ona zniknęła ze sklepów. I co? I okazało się, że tej wody nie ma po prostu. Sensowne minimum dzienne to jest 5 litrów. 2-3 litry wody do picia, trochę do celów higienicznych, trochę, żeby spłukać w toalecie. Do przygotowania posiłków, no to w tym ujęciu, żeby na przykład coś umyć, jakieś warzywa na przykład, no bo jak gotujemy ryż, czy makaron, czy kaszę, no to możemy to ugotować do takiej brei, i później trochę tej wody wchłonąć, tak żeby ta woda się nie marnowała. No a zresztą w najgorszym razie spłuczemy nią w toalecie czy coś. No ale 5 litrów wody dziennie. No i teraz mamy 4-osobową rodzinę, to jest 20 litrów na dzień, a 20 litrów to jest 20 kg albo 4 takie duże baniaki ze sklepu z wodą źródlaną. To nie jest mało, nie? A jak chcemy mieć na tydzień 140 litrów, no to się już robi naprawdę spore, to pełna lodówka. Warto zrobić przynajmniej minimalny zapas wody w domu, chociaż magazynuje się niełatwo, dlatego że jest ona po prostu gabarytowo duża, ciężka, no i nie można jej trzymać w byle czym. Nie? To znaczy, gdyby zdarzyła się sytuacja awaryjna i wiemy, że wody ma za chwilę zabraknąć, to co robimy? Albo to być może będzie jedna z najbardziej przydatnych porad, jaką wam dzisiaj przemycę. Co należy zrobić, kiedy zabraknie prądu? I widzimy, że w sąsiednich budynkach też nie ma prądu. Należy odkręcić wodę i napełnić wannę, napełnić wszystkie pojemniki w domu, wszystkie wiadra, wszystkie miski, żeby się nie okazało, że tej wody po prostu za chwilę zabraknie. Póki jest ciśnienie w sieci wodociągowej, póki jeszcze działa wodociąg, trzeba napełnić wannę i zebrać tej wody jak najwięcej. Tu jest uwaga, do której się odniosę za moment na kolejnym slajdzie. Dodatkowo, tutaj napisał Patryk, że magazynowanie więcej niż 5 litrów jest bez sensu, bo filtr waży grosze i waży 300 gramów i wystarczy na 2000 litrów. To jest prawda.
My nawet mamy w sklepie takie, co wystarczają na więcej litrów, ale to jest nieistotne. To jest wszystko prawda, tylko trzeba mieć jeszcze źródło tej wody i sprzęt, żeby tę wodę do domu po pierwsze przynieść, a po drugie uzdatnić. Awaryjne źródła wody. To też był komentarz Piotra, że warto wiedzieć, gdzie są naturalne źródełka w okolicy. Jak najbardziej wszystko się zgadza, tak? Rzeki, stawy, parkowe fontanny, jeśli są napełnione latem, no to tylko latem będą pomocne, ale można też próbować podłączyć je pod deszczówkę, pod rurę spustową z rynien. Można próbować zbierać deszczówkę za pomocą plandeki rozpiętej między drzewami w parku. Można, dlaczego by nie? Mamy też w domu często zasobnik ciepłej wody użytkowej, w którym jest woda. W spłuczce też jest kilka, no max w starych spłuczkach kilkanaście litrów wody. Woda w spłuczce, o ile nie wrzucacie do niej Państwo tych takich kolorowych tabletek barwiących, to ta woda doskonale nadaje się do picia. Tylko że to się tak trochę ludziom niehigieniczne wydaje, no bo sedes to sedes, nie? Tu jest komentarz, że deszczówki się nie pije, bo to jest woda destylowana z gwiazdką. W sensie woda destylowana, jak będziemy ją pić, nas nie zabije. Oczywiście będzie pozbawiać organizm minerałów, ale te minerały będziemy dostarczać z żywnością, więc o ile nie mamy problemu też z dostępem do żywności, to raczej się nie ma co obawiać tego braku minerałów. Natomiast woda deszczowa to jest woda destylowana, zanim ona spadnie na ten dach, jakby ten dach spadnie, gdzie ptaki robią, wszyscy wiemy co, nie? Gdzie jest kurz, mikroplastik i innego rodzaju syfy, no to tę wodę już trzeba w tym momencie tę wodę trzeba już niestety oczyścić, uzdatnić jakoś. Idąc dalej, pojemniki. Jakie pojemniki? Wiadra. Czy wiadra są dobre do noszenia wody z beczkowozu? Nie, bo się woda wychlapuje. Lepsze są różnego rodzaju pojemniki, takie zamykane. A nawet wiadro nie jest złe, jak nie mam nic innego. My się zawsze śmiejemy z Arturem, z którym współtworzę blog, że Polak, przeciętna polska rodzina, to ma w domu dwa wiadra, tak? Kosz na śmieci i wiadro do mycia podłogi. Ani jedno, ani drugie nie nadaje się do przyniesienia czystej wody z beczkowozu czy ze studni, albo od sąsiada, który ma własną studnię i jeszcze cały czas ma wodę, no a jak będziemy stać w kolejce do tego beczkowozu przez 15 minut, a potem będą nam sapać na plecach kolejni ludzie w kolejce, kiedy my będziemy to wiadro myć, żeby przynieść z nim wodę nadającą się do picia, no sami słyszycie, że to jest idiotyczne, co teraz mówię. Więc może trzeba zadbać o właśnie jakieś zamykane pojemniki, o jakąś plandekę, którą sobie w razie czego zbierzemy deszczówkę, czy może o po prostu pompę zatapialną, którą wrzucimy do rzeki, pojedziemy samochodem, napełnimy jakąś beczkę w bagażniku. A zasilimy tę pompę z przetwornicy w podłączonej do samochodowego akumulatora. Dlaczego by nie? Można jak najbardziej to zrobić. Teraz czym tę wodę uzdatnić? Uzdatnienie to jest proces, który się składa z wielu etapów. I na przykład jak czytam o tabletkach do uzdatniania wody, to trochę czuję taki wewnętrzny zgrzyt, ponieważ tabletki nie uzdatniają wodę, tylko tabletki wodę dezynfekują. Tabletki z chlorem, tak samo jak gotowanie, tak samo jak metoda SODIS, o której za moment powiem trochę więcej, te tabletki po prostu powodują, że życie biologiczne w tej wodzie ginie. I tyle. Bakterie dalej tam są, wirusy dalej tam są, tylko martwe, zdezaktywowane, pierwotniaki tak samo. SODIS to jest metoda, że się po prostu napełnia butelki PET wodą, najlepiej możliwie przejrzystą, i układa się te butelki na słońcu na wiele godzin, wtedy ultrafiolet zabija to życie biologiczne. Filtracja, czyli coś, co usuwa z wody te różnego rodzaju zanieczyszczenia. Takie proste turystyczne filtry, o jakich była przed chwilą mowa, to są filtry, które usuwają zanieczyszczenia mechaniczne i tu są po prostu różnego rodzaju pływające w wodzie rzeczy, mikroplastiki, ale też duże zanieczyszczenia biologiczne, bo na przykład wirusy mogą być za małe, mogą przez te otworki w tych filtrach przepływać, a bakterie i pierwotniaki już filtr jak najbardziej zatrzymuje. Są też filtry, które usuwają zanieczyszczenia chemiczne. Najczęściej są to filtry z wkładem węglowym, z węglem aktywowanym, który po prostu pochłania te zanieczyszczenia, takie jak na przykład metale ciężkie, pestycydy czy chlor. I na przykład zapasem wody dla domu może być przydomowy basen z dużą ilością chloru, jeśli tylko mamy możliwość ten chlor potem z wody usunąć, żeby jej nie pić. Dobry turystyczny filtr, taki, który usuwa zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne, plus dzbankowy filtr, który usuwa chlor, metale ciężkie i inne tego typu rzeczy, plus w miarę dobre źródło wody, najlepiej takie, które najlepiej woda bieżąca z jakiegoś czystego cieku, świeże wypływające ze źródła podziemnego. Takie też można nawet znaleźć strumienie w Warszawie, czy jakaś rzeczka przepływająca może nie przez pola, tylko raczej przez lasy, bo na polach będzie dużo zanieczyszczeń rolniczych, to jest już całkiem niezłe rozwiązanie. W miarę czyste źródło wody plus te dwa etapy filtrowania. Wyżywienie w kryzysie. Na co dzień zjadamy 2000 kilokalorii albo więcej, bo jak lubimy, jak ćwiczymy na siłowni. A jak będzie sytuacja awaryjna i będziemy musieli na przykład przynosić opał,
albo po prostu coś więcej rzeczy nosić, mniej jeździć windą, jeździć rowerem zamiast samochodem, to okaże się, że tych kalorii potrzebujemy jeszcze więcej. I w sytuacjach awaryjnych trzeba zadbać nie tylko o podaż kalorii, lecz także makro, składników, mikroelementów, a jak ktoś ma wybredne dzieci, może dzieci w spektrum autyzmu, to żeby nie mieć histerii tego dziecka w domu, trzeba zadbać o odpowiednie walory smakowe, odpowiednią konsystencję i my się tu możemy z tego nabijać, ja wiem, to tylko to jest idiotyczne. Poza tym są czasami tacy ludzie, którzy mają po prostu żołądek dość wrażliwy i pewnych rzeczy najzwyczajniej w świecie nie są w stanie zjeść, bo za moment je po prostu w ten czy inny sposób z organizmu wydalają. Fundamentem więc powinien być domowy zapas żywności, ale dodatkowo przydadzą się jak najbardziej różnego rodzaju własne, niezależne od sklepów, od tego systemu zaopatrzenia w żywność źródła. A co trzymać w zapasie żywności? No przede wszystkim to, co jadamy na co dzień, a co nie wymaga do przechowania lodówki. Ryż, makaron, kaszę, olej roślinny, cukier, słodycze, wszystkie tego typu rzeczy, które po prostu kupujemy na co dzień. No to po prostu kupujemy ich więcej, tak? Konserwy i tak dalej. Specjalistyczne racje żywnościowe. Mamy w sklepie fantastyczne racje żywnościowe dla tratw ratunkowych. Takie racje żywnościowe wojskowe, których ja akurat tak średnio lubię, dlatego nimi w sklepie nie handluję. Niezłe produkty, długi okres trwałości, ale niestety mają też swoje wady, na przykład to, że nie są wcale tanie i też nie są jakoś tak szczególnie dobre. To nie powinien być pierwszy produkt, który kupicie do zapasu żywności, chociaż ja z wielką przyjemnością oczywiście wam te racje żywnościowe sprzedam. Produkty liofilizowane dla turystów wymagają tylko wrzątku, wymieszać, odczekać, gotowe, pyszne, prawie normalne danie. Kiedyś jadłem liofilizowany bigos i nawet nie był zły, chociaż ten sam bigos tego samego producenta innym osobom słyszałem, że to była najgorsza rzecz, którą w życiu mieli w ustach. Albo jakieś jedzenie w proszku. Ja akurat jadam czasem Huel, po prostu kupiłem sobie go i jeden koktajl dziennie sobie tego Huela zjadam. Albo jakieś takie dedykowane produkty żywieniowe dla chorych w buteleczkach, albo takie do rozrobienia właśnie z wodą, żeby dostarczyć wszystkie niezbędne składniki odżywcze ludziom będącym w chorobie, którzy nie mogą normalnie rzeczy jeść. A te własne źródła żywności na co dzień i na trudne czasy, to na przykład ogród, co tutaj też widać od razu, bo sugeruję tu ten obrazek, nawet kilka doniczek na balkonie, w których będziemy mieć zioła, czy krzew z pomidorami, czy jakąś papryczkę, to na pewno tymi doniczkami na balkonie nie zapewnimy naszego kalorycznego zapotrzebowania, tak? Nie zaspokoimy zapotrzebowania na kalorie, ale przynajmniej do tego rdzenia, czy na przykład tego kilograma ryżu z jakąś odrobiną tłuszczu, smalcu czy oleju, jak dołożymy tutaj jakieś walory smakowe z tych pomidorów świeżych, czy z tych ziół, czy nawet z kiełków, które będziemy hodować w doniczce, jest to dobre rozwiązanie. Kiełki to nie w doniczce, tylko w słoiku. Sad owocowy, krzewy wieloletnie, czyli coś, co po prostu ogarniamy raz, poświęcamy potem temu trochę uwagi co roku, a nie, że kopiemy co roku nową grządkę i uprawiamy te rośliny jednoroczne. Partyzanckie ogrodnictwo, czyli sadzenie różnych jadalnych roślin w okolicy po to, żeby te rośliny później owocowały przez wiele lat na jakichś nieużytkach. No, czemu nie? Zawsze jest to dodatkowa przestrzeń, którą możemy zagospodarować. Rolnik, którego znamy w okolicy, zaprzyjaźniony. Poza systemem w tym ujęciu, że ten rolnik, żebyśmy mogli do tego rolnika kupić coś, czego on nie sprzedaje do hurtowni, czy do mleczarni, czy cokolwiek. Jadalne rośliny dzikorosnące, które mamy zinwentaryzowane, bo chodzimy na spacery, znamy się troszkę na roślinach, jesteśmy w stanie je znaleźć i w razie czego przynieść do domu, przyrządzić i zjeść. Wreszcie ostatni punkt do tego, że ja nie mam do niego specjalnie dużego zaufania, wędkowanie i łowiectwo, polowanie. Jak wszyscy wiemy, bo oglądaliśmy pastę o ojcu wędkarzu, nie są zarybione stawy i rzeki, a nawet jeśli są, to zostaną błyskawicznie przetrzebione przez kłusowników po prostu, którzy będą sieciami wybierać te ryby, którzy będą polować z użyciem petard, z użyciem prądu na te ryby i po prostu błyskawicznie je wyłowią. I tak samo należy spodziewać się, że zrobią kłusownicy, nie mówię myśliwi, bo chociaż część myśliwych to też są kłusownicy, to że po prostu, gdyby się coś działo, rzucą się najzwyczajniej w świecie do lasów i błyskawicznie skłusują wszystko to, co stamtąd da się zjeść, włącznie z jeżami, bobrami i wiewiórkami. Mamy tę żywność, no to tę żywność może trzeba przygotować. Mamy tę wodę, którą chcemy dezynfekować, albo potrzebujemy zagrzać wodę, żeby dziecko umyć. Jak, skoro nie działa nasza domowa kuchenka? No to na przykład taka kuchenka piękna, jak tutaj widzimy, na kartusze, albo na paliwa ciekłe, na przykład na naftę. Tu mamy kuchenkę naftową, piecyk naftowy, lampę naftową, albo samochód na benzynę, kuchenkę na benzynę. To jest jakaś synergia, nie? Tutaj widzicie już sami na pewno.
czajnik elektryczny albo elektryczny piekarnik czy kuchenka mikrofalowa oczywiście nie będą działać, kiedy nie będzie prądu, ale będą działać, kiedy nie będzie gazu. Jak mamy kuchenkę gazową z elektrycznym piekarnikiem, to też mamy dwa niezależne od siebie źródła energii do gotowania posiłków. Grill, zwłaszcza grill gazowy, bo jest super wygodny i grille gazowe często mają obok palnik, na którym można po prostu coś podgrzać, na przykład, nie wiem, wodę zagotować na herbatę czy zagrzać coś w garnku. Super rozwiązanie. Czajniki typu wulkan, za moment pokażę, kuchenki na drewno albo po prostu ognisko typu Dakota, czyli jeden dołek, drugi dołek, tu palimy, tu wdmuchiwane jest powietrze, eleganckie. Ja muszę się streszczać, bo zostało nam parę minut do tej dziewiątej, ale no, przedłużymy troszkę, także nie martwcie się, musimy wszystkie tematy omówić. To jest czajnik typu wulkan, czyli taki czajnik o podobnej konstrukcji jak radzieckie samowary, czy rosyjskie samowary. Ten czajnik ma w środku ogień, a płaszcz wodny jest na zewnątrz, dzięki temu bardzo efektywnie grzeje wodę z użyciem niewielkiej ilości opału. Dosłownie na kilku szyszkach, kilku patykach można zagotować 1,5 litra wody. Ja korzystam z tego bardzo często u siebie na działce do grzania wody do kąpieli. Po prostu gotuję kilka takich czajników wody, dolewam zimnej i mam wielką miskę pełną bardzo przyjemnej, ciepłej wody, żeby się wykąpać. Dobra, gadaliśmy trochę o ewakuacji. To zdjęcie ze stoka wykorzystałem po to, żeby pokazać, co może zdarzyć się, kiedy do tej ewakuacji nie będziemy przygotowani i ruszymy na przykład za późno albo złą trasą i okaże się, że nas powódź odetnie i potem utkniemy gdzieś. No to jak się do tego przygotować? Czasem może być tak, że bezpiecznie będzie poza domem, zresztą to już troszkę sygnalizowałem, tak? Może to być powódź, zamieszki, strajki, wojna, czasem po prostu zostaniemy przymusowo wygonieni z domu przez służby albo po prostu coś nam się spali dom i nie będziemy mogli w nim już dalej przebywać. I to przygotowanie do ewakuacji, żeby ją przeprowadzić efektywnie, bezpiecznie, przede wszystkim szybko, a nie obudzić się z ręką w nocniku i z nogami w wodzie, składa się z czterech etapów. Po pierwsze, musimy ustalić, co nam potencjalnie zagraża, czyli na przykład, czy będziemy uciekać raczej przed wojną, czy raczej przed skażeniem chemicznym z instalacji azotowej, którą mamy, na przykład do produkcji nawozów, którą mamy nieopodal. Czy być może zagraża nam blokada powodowana przez rolników, czy jakieś strajki, bo mieszkamy blisko Urzędu Wojewódzkiego, tak? Ktoś mieszka blisko Urzędu Wojewódzkiego i teraz musiał wdychać wywaloną z przyczepy stertę gnoju przez rolników, no to może nie jest to najlepsze miejsce, żeby przebywać. Musimy ustalić też ewentualnie, kim się trzeba zaopiekować, czy musimy wrócić do domu po psa, po niedołężną babcię i tak dalej. W drugim kroku, wiedząc, jakie zagrożenia są dla nas istotne, co nam zagraża, będziemy mogli poszukać bezpiecznego celu ewakuacji. Czyli jeśli uciekam przed skażeniem chemicznym, to 200 km to za daleko, nie muszę uciekać 200 km, może wystarczy 15. Jeśli mam uciekać przed frontem, a mieszkam blisko granicy z Białorusią, no to te 200 km to już może nie być głupi pomysł. Nie? Też kierunek będzie ważny, bo 200 km na wschód to jest coś zupełnie innego niż 200 km na zachód. A jeśli będę uciekać przed skażeniem chemicznym, czy przed właśnie chmurą jakichś toksycznych gazów ze zbombardowanej w czasie wojny instalacji produkującej nawozy azotowe, to z której strony zazwyczaj wieją w Polsce wiatry? Z zachodu. Czy powinienem jechać na wschód wtedy, czy może raczej na północ? No to wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy, w którym dokładnie miejscu się znajdujemy i co nam zagraża. Dlatego to trzeba ustalić w pierwszej kolejności. Jak już mamy to miejsce, to potem powinniśmy ustalić, jaką trasą tam się dostaniemy. Zinwentaryzować wszystkie miejsca, w których w razie czego może okazać się, że zostaniemy zablokowani, bo most zostanie zniszczony, zerwany przez powódź albo po prostu zablokowany przez jakiegoś durnia kierowcę, który się gdzieś tam rozbił. Nie? Musimy procedować procedurę ewakuacji, żeby wiedzieć, kto wraca do domu z pracy po dzieci, kto jedzie po babcie, kto zabiera z domu plecaki ewakuacyjne i broń, i psa, i wszystkie te niezbędne rzeczy, albo krótkofalówki, które ty pisze Łukasz, bo krótkofalarstwo jak najbardziej jest sensowną alternatywą dla łączności komórkowej czy łączności kablowej. I mając to opracowane, ten cel i trasę procedury ewakuacji, czyli wiedząc, dokąd się będziemy udawać, którędy, ile czasu nam to zajmie, czy powinniśmy jechać tam samochodem, czy może zaplanujemy, że pojedziemy tam rowerem, albo może nawet pociągiem z rowerem i kawałek, tylko potem piechotą, dajmy na to, albo rowerem właśnie, możemy przygotować sprzęt i zapasy na czas ewakuacji, czyli składać tak zwany zestaw ucieczkowy, czy zestaw ewakuacyjny. To jest dopiero ostatni etap, który powinno się robić, mając to wszystko zinwentaryzowane, chociaż będąc gadżeciarzem,
doskonale wiem, że najfajniej się właśnie takie rzeczy planuje na początku, a nie dopiero na końcu całego tego procesu. Tylko to po prostu jest błąd, także nie róbcie tego. A jak taki zestaw przetrwania zrobić? To jest coś, co ma nam pomóc przeżyć 3 dni poza domem. Minimum sensowne to jest 3 dni, bo się liczy, to znaczy to na zachodzie tak zakładają, że służby w razie czego nam po 3 dniach pomogą. Ale też po 3 dniach powinniśmy już być w stanie dotrzeć do tego celu ewakuacji, a jak jest dalej niż 3 dni piechotą, no to prawdopodobnie jest za daleko. Woda. Jakiś sprzęt do jej pozyskania i uzdatnienia. Woda na 3 dni to jest kilkanaście kilogramów na głowę, to strasznie dużo, nie? 10 takie sensowne minimum, odliczając potrzeby higieniczne. Żywność. Jakieś źródło światła, czyli latarka, jakieś źródło energii, jakiś prosty powerbank. Niekoniecznie musi to być od razu panel fotowoltaiczny, turystyczny, składając jakaś ładowarka na korbkę, którą mógłbym pokazać, bo akurat tu leży, ale mi się nie chce po nią sięgać. Albo jakieś radio na korbkę, które z kolei leży tu, bo je niedawno ładowałem. Jakieś tego typu źródło prądu, żeby zasilić telefon, czy właśnie potem naładować tę latarkę, czy podładować odbiornik GPS, na którym mamy zapisaną trasę, którą się udamy do celu ewakuacji. Awaryjna łączność, może na przykład CB radio. Można na przykład krótkofalówki PMR, za pomocą których połączymy się z resztą rodziny, która jest już w miejscu docelowym. Krótkofalactwo jest super, ale akurat pod tym kątem, pod kątem łączności z bliskimi nie jest zbyt dobre. Chyba że mamy też bliskich, którzy się jarają krótkofalarstwem, wtedy i my mamy pozwolenie radiowe i radiostacje, i oni, bo jeśli tylko oni mają, albo tylko my, to nic nam to nie da. Coś, co zapewni nam schronienie, gdy będziemy musieli zanocować na trasie. Śpiwór, plandeka, folia termiczna, namiot, może nawet namiot. A może samochód? Jeśli będziemy ewakuować się samochodem, to samochód jest całkiem niezłym schronieniem na sytuacje awaryjne. No oczywiście apteczka, to nawet nie będę mówić, bo to szkoda gadać, wiadomo. Coś, co służy do ochrony oczu, okulary, dróg oddechowych, dłoni, rękawice, drobne narzędzia typu multitool, scyzoryk, może widelec z łyżką, tak zwany spork, może jakaś piłka składana, do tego mapa z rozpiską trasy, GPS, może kompas, może GPS w telefonie wystarczy z zapisaną mapą offline, dlaczego by nie? No, takie rzeczy jak zapalniczka, kubek, może kuchenka gazowa, czy składana kuchenka na drewno, żeby w razie czego móc tę wodę w tym kubku zagotować, zrobić coś ciepłego do jedzenia. Ta żółta lina, która tu jest widoczna na tym screenie, to też jest coś, co służy nam do budowy schronienia, nie? Rozpinamy taką linę między drzewami i na niej później rozkładamy plandekę, czy właśnie folię termiczną. No i takie rzeczy proste jak papier toaletowy, mokre chusteczki, szczoteczka do zębów, odzież na zmianę. Katarzyna tu zwróciła bardzo słusznie uwagę, że buty jeszcze, to się wszystko zgadza, natomiast ja zakładam, że akurat w moim odczuciu taki zestaw ewakuacyjny to powinny być rzeczy, które bierzemy oprócz naszego normalnego ubrania. W sensie zakładam, że wychodząc z domu, zabieramy właśnie kurtkę, buty, zakładamy kurtkę i buty i wychodzimy i może będą potrzebne nam zapasowe spodnie w tym zestawie ewakuacyjnym, jak jedne przemoczymy albo właśnie wybiegniemy w piżamie, ale buty zakładam, że są. Może też na przykład mieć taki zestaw ewakuacyjny czy zestaw na powrót do domu w biurze, w pracy. Jeśli jeździmy do pracy codziennie samochodem i liczymy się z tym, że w razie czego nie będziemy mogli samochodem do domu wrócić, dobrze mieć taki zestaw i tu na przykład buty, jeśli chodzimy w jakieś do biura w eleganckich butach, w których się nie da chodzić, co się buty, które wyglądają, a niektóre są wygodne, to weźmy sobie jakieś stare, rozchodzone buty sportowe, trzymajmy je w biurze i w razie czego potem je założymy. Nowoczesny survival to jest taka strategia przygotowań na sytuacje awaryjne, która daje nam korzyść na co dzień, bo kryzys może nigdy nie nastąpić. Mogę pierwszy umrzeć, niż skorzystać z tych rzeczy, które nazbierałem i szczerze, personalnie, gdybym był osobą wierzącą, naprawdę modliłbym się codziennie, żeby to nie nastąpiło, bo wolę po prostu umrzeć ze starości niż mierzyć się z wojną. I jeśli robimy te zakupy sensownie, te przygotowania sensownie robimy na trudne czasy, to one dają nam korzyść na co dzień, a nie tylko, gdy zdarzy się coś złego, nieprzewidzianego. Na przykład zakupy żywności w niższych cenach prosto od rolnika. Albo jeśli wiemy, co trzymamy, co często jadamy, bo sobie to spisaliśmy, zrobiliśmy sobie taki pamiętniczek żywnościowy i wiemy, że na przykład co roku zjadamy 40 kg ryżu, a ryż ma długi okres trwałości, może kupimy te 40 kg ryżu w dyskoncie z dużą przeceną, gdy taka przecena się pojawi. Nie? Może właśnie to, że oszczędzimy kilka etapów i kupimy żywność prosto od rolnika, też nam pozwoli oszczędzić pieniądze. Domowa instalacja fotowoltaiczna pozwoli nam zaspokajać potrzeby życiowe rodziny, gdy nie będzie prądu wcale, a na co dzień pozwoli nam cieszyć się na przykład bezpłatnym ogrzewaniem przez część roku, bezpłatną klimatyzacją w środku lata, bezpłatnym grzaniem wody przez resztę sezonu, w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym, jesiennym
i wiosennym. Ogród i sad, oprócz tego, że dadzą nam trochę kalorii, pozwolą nam się cieszyć żywnością lepszej jakości, bez środków ochrony roślin. Dokładnie takimi odmianami, jakie najbardziej lubimy. Dokładnie tak uprawianymi tymi pomidorkami czy papryczkami, że będą pełne zapachu, smaku i substancji odżywczych, a nie tylko pompowane wodą i nawozami, żeby rosły duże, bo wiadomo, że duże to cięższe, a płaci się za kilogram tych pomidorów, czyli na kilogramie się zarabia więcej. Nie? Wreszcie instalacja do deszczówki. Do zbierania deszczówki, do podlewania, do mycia samochodu, będzie awaryjnym źródłem wody, gdy nie będzie nic innego, a na co dzień pozwoli nam troszkę zabezpieczyć okolice przed suszą, w sensie nie zużywać wody do podlewania trawnika, a jednocześnie oszczędzać pieniądze. I to jest korzyść, która zdarzy się nawet jeśli z żadnego powodu nie będziemy musieli z tej wody w innym celu skorzystać. Tutaj jest komentarz, że żywność z ogródka niekoniecznie musi być lepszej jakości, kiedy wszyscy wokół kopcą na ten ogródek. Ale to nie jest tak, że ta żywność, którą mamy na polach, to ona nie ma tego pyłu. Też ma, może troszkę mniej, ale to jest inna kwestia. W najgorszym razie, dobrze przygotowując się na sytuacje awaryjne, niewiele stracimy. Może trochę czasu, może trochę pieniędzy, ale zawsze będzie można uzasadnić to małżonkowi, mówiąc, słuchaj, no ja nie kupiłem tego po to, dlatego tylko, że lubię gadżety, lecz po to, żeby na przykład dbać o kondycję, zapewnić nam troszkę oszczędności albo podnosić jakość naszego życia. Te rzeczy, które kupujemy, pomogą w trudnych czasach, a także poprawią życie na co dzień, jeśli te trudne czasy nigdy nie nadejdą. Dwa slajdy zostały, także już zmierzamy do końca. Taką strategią, która pozwala lepiej przeżyć te trudne czasy, jest dbanie o taką właśnie samowystarczalność, taką elastyczność, bo te dwa aspekty dają nam bezpieczeństwo. W 97 roku wielu ludzi nie zdążyło się ewakuować przed powodzią, czy nie chcieli się ewakuować. No i to powoduje, że na przykład tym ludziom trzeba było później udzielać pomocy, tak? Że ten ich dobytek w dużej mierze został stracony. Ci ludzie potem musieli wrócić i odbudować tam życie, bo nie mieli wyboru. Oni co roku budzili się, codziennie budzili się w środku nocy z krzykiem, widząc tę wodę wlewającą się w ich snach przez okna, bo ją widzieli na żywo. Bo nie mają możliwości, nie mieli możliwości, nie przygotowawszy się do tego, żeby się przenieść i po prostu tej traumy na nowo regularnie nie przeżywać. Gdyby mieli większą elastyczność, gdyby na przykład mogli się przenieść, gdyby chcieli się przenieść, gdyby mieli za co to zrobić, byliby prawdopodobnie w lepszym stanie psychicznym i mogliby się później do tej sytuacji lepiej zaadaptować. I taka samowystarczalność energetyczna, żywnościowa, finansowa pozwala nas uniezależnić różnego rodzaju systemów wsparcia, tego, że mamy prąd z gniazdka, żywność ze sklepu, czy pensję od szefa. Jak mamy tych szefów trzech, pod postacią trzech kontrahentów, jesteśmy odrobinę bardziej bezpieczni, niż jeśli mamy jednego szefa psychopatę. Nawet jeśli mamy trzech kontrahentów psychopatów, to szansa, że wszyscy trzej jednocześnie powiedzą, że mamy się z nimi żegnać, jest znacznie mniejsza, niż gdyby zrobił to jeden, jedyny szef. I do tego wszystkiego, do takiego dbania o elastyczność, o dbania o samowystarczalność, dołożymy jeszcze takie racjonalne przygotowania, jak ubezpieczenia, jak zapasy żywności, jak opracowany plan ewakuacji, czy taki plan awaryjny dla rodziny, żebyśmy wiedzieli, co robić, kiedy coś się złego będzie działo w rodzinie, to nam daje spore, ale oczywiście niestety nigdy nie pełne, absolutnie stuprocentowe bezpieczeństwo. I ostatni slajd jest trochę na temat sytuacji awaryjnych w przedsiębiorstwach i w biznesie, bo mam przeczucie, że to będzie też dla części z Was, części z Państwa istotne. Sytuacje kryzysowe to nie tylko jest skala rodziny czy państwa, lecz także firm. I trzeba na przykład bardzo uważać z zasadą Pareta, to znaczy zasada 80-20, że 80% klientów daje nam 20% przychodów i na odwrót. Czyli chcemy dopieszczać tych najlepszych klientów. To jest logiczne, ale to jest bardzo niedobre. Lepiej jest mieć 5 klientów, z których każdy zarabia 20%, niż jednego, który zarabia 60% i 4 z tą drobnicą po 10%, bo strata tego jednego będzie kosztowała nas znacznie więcej i będzie nas zmuszała do znacznie grubszych redukcji oszczędzania kosztów, czy Bóg wie czego jeszcze. Jeśli nasza praca jest zależna od prądu, od łączności, od wsadu takiego na przykład, od dostaw surowców, to musimy sobie po prostu o to zadbać. I jak wybuchła pandemia i ludzie rzucili się na rękawiczki i maseczki to nagle i płyn do dezynfekcji, to nagle okazało się, że na przykład nie mogą funkcjonować zakłady kosmetyczne czy dentyści, bo nie mieli zapasu maseczek, nie? Bo nie przygotowali się do tego. I jak wtedy pracować, kiedy nawet jeszcze mogli, nie? Tak samo jeśli chodzi o łączność, jeśli jesteśmy firmą, która świadczy jakieś usługi sales, software as a service, no to musimy mieć możliwość wystawiania tej usługi na zewnątrz.
dobrze, żeby nie była na przykład uzależniona od ekosystemu Facebooka w kontekście łączności, żebyśmy mieli jakieś awaryjne metody też pracy, komunikacji w tym zespołu, nie? A, ja to sobie rozpisałem. O surowcach wspomniałem, o oprogramowaniu. Właśnie, jeśli korzystamy wszyscy z ekosystemu Google'a, to czy on jest zbyt duży, żeby upaść? Nie. Niestety nie. Tak samo będzie z oprogramowaniem z Facebooka, tym samym ekosystemem. Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram. Jeśli korzystacie w swojej rodzinie z łączności przez Messenger, a awaryjnie z łączności przez WhatsApp, to korzystacie z jednego ekosystemu Google, Facebooka, z ekosystemu Meta i to wam nic kompletnie nie da. Źródła danych. Jeśli do obliczeń, na przykład robimy jakieś obliczenia meteorologiczne, to potrzebujemy mieć awaryjne źródło danych, gdyby nasze podstawowe nie działało, ale też musimy mieć zabezpieczone te dane, gdyby nam ktoś chciał je ukraść albo zniszczyć. Musimy mieć kopie zapasowe tych danych, ale też i pracowników. Znaczy, nie możemy sobie pozwolić na to, zresztą sytuacją kryzysową w skali przedsiębiorstwa niekoniecznie musi być śmierć takiego pracownika, czy pandemia, która powoduje, że ten biedny człowiek musi siedzieć w domu, bo jest albo nie jest zarażony i nie wiadomo, a takie są przepisy. Sytuacją kryzysową może być po prostu ciąża pracownika, czy jego choroba, nie wiem, to, że weźmie sobie L4 z powodu jakichś problemów zdrowotnych, albo weźmie sobie L4, ponieważ jest złośliwą mędą i najzwyczajniej w świecie nie chce mu się dalej pracować, nie? Także trzeba zadbać o to, żeby pracownicy wiedzieli, co się w firmie dzieje, żeby były dwie kopie danych, żeby pracownicy zostawiali po sobie te informacje. Dbać o takie procedury, które zapewniają pozostawianie tych informacji, przepływ ich. Ja na przykład obserwowałem w jednej firmie wdrażanie CRM-u i obserwowałem, jaki był upór przed podłączeniem skrzynki mailowej do tego CRM-u, żeby w tym CRM-ie można było sobie podejrzeć korespondencję mailową z klientem. I ja to w 100% rozumiem. Gdybym ja był menedżerem tego klienta, nie wiem, czy bym chciał, żeby wszystkie moje fuck-upy w kontakcie z tym klientem, to, że zapomniałem mu na coś odpisać, żeby to było widać, żeby to mogli widzieć wszyscy. Nie? Ja to rozumiem, ale też rozumiem, że takie rozwiązanie jest po prostu, no, ułatwia bardzo duże życie, bo gdy pracownik nagle pójdzie chorować i nagle złośliwie przestanie nam z nami współpracować, albo nagle no, zginie, ludzie giną, umierają, i co potem? Będziemy się włamywać na ich skrzynkę, tracąc kilka dni na przykład, czy nawet pół dnia, żeby ustalić coś bardzo ważnego, co mogło być w kopii zapasowej tego maila w CRM-ie? No nie. I dbajmy też o procedury, które będą zapewniać na bezpieczeństwo finansowe, że księgowość, zanim puści przelew na fakturę, to na przykład sprawdzi, czy to jest ten sam numer konta, co poprzednio. Sprawdzi, czy się zgadza numer NIP, na przykład kontrahenta na fakturze. Sprawdzi, czy faktura przyszła z tego właściwego adresu e-mail. I może trzeba czasem testować te procedury, podsyłać tym księgowym jakąś lipną fakturę, żeby wyłapali i nagrodzić, jak wyłapią, żeby ludzie po prostu mieli motywację do wyłapywania swoich własnych błędów. To są wszystko rzeczy, o które trzeba dbać i myślę, że trochę o tym zapominamy, tak patrząc na szefów naszych. Nie wiem, czy waszych, moi radzą sobie z tym całkiem nieźle, ale myślę, że z całą pewnością to jest problem, przed którym stoi cała polska gospodarka, moim zdaniem. I teraz jest pora na kilka łyków wody dla mnie, pytania dla was, więc mogę za moment włączyć prezentację. Śmiało piszcie komentarze w czacie i ja za moment będę wam odpowiadał na te pytania. Widzę już pierwsze pytanie, czy było coś na temat pieniądza elektronicznego na wypadek kryzysu? Nie wprost, natomiast mówiliśmy o tym, że sektor bankowy może przestać działać łączność i z całą pewnością dobrze jest mieć środki płatnicze, które pozwolą zapłacić także wtedy, kiedy nie będzie dało się zapłacić kartą. Jeśli chodzi o karty i banki, to tutaj oczywiście dobrze jest mieć gotówkę i pod kątem kryzysu na przykład walutowego czy kryzysu gospodarczego w kraju dobrze jest mieć też część pieniędzy w obcych walutach, ale wcale nie powinno być tak, że trzymamy wszystkie pieniądze tylko w skarpecie, albo jeszcze nie daj Boże, wszystkie pieniądze trzymamy tylko w złocie, bo złoto jest super w wielu sytuacjach, ale złotem bezpośrednio nie zapłacimy dentyście za wymianę plomby u dziecka, czy nie kupimy za złoto nowego samochodu, tylko tym złotem zapłacimy, w sensie spieniężając je najpierw w lombardzie czy w skupie ze stratą, no więc trochę gotówki i trochę pieniędzy na kontach bankowych jak najbardziej trzeba mieć i moja rekomendacja byłaby taka, dwa niezależne od siebie banki, i dwóch niezależnych od siebie operatorów kart płatniczych. Jeśli Visa, to Mastercard, ta druga. Żeby przy awarii jednego z tych operatorów korzystać z drugiego. Przy awarii jednego banku korzystać z drugiego. Także jak najbardziej uważam, że to koniecznie należałoby mieć zrobione.
Mam pewne wątpliwości co do Bitcoina. To nie jest tak, że ja się odżegnuję od Bitcoina. Bitcoin jest na przykład super, żeby w razie takiej sytuacji jak wojna w Ukrainie wynieść się z pieniędzmi za granicę. Wyjeżdżamy z Ukrainy, odkupujemy za ten Bitcoin jakieś środki finansowe w nowym kraju i tam odbudowujemy sobie życie na nowo. Ale dziś ta sytuacja jest całkiem niezła, w sensie Bitcoin do tego celu się nadaje. Jak nie będzie łączności, ten Bitcoin może być warty zupełnie nic, ale myślę, że jakąś niewielką część pieniędzy można w formie tego Bitcoina trzymać. Tutaj Karp pisze, że gotóweczkę się ma, a nie karty trzyma. Gotóweczkę się ma, ale także karty się trzyma, bo gotóweczka jest dużo bardziej narażona na kradzież. Czy gotóweczkę można stracić, jak nam dom spłonie? Nie? A karty, nawet jak nam spłoną, to pieniądze w banku sobie będą dalej, także uważam, że tu nie. Nie trzyma się wszystkich jajek w jednym koszyku i nie trzyma się wszystkich pieniędzy w jednym środku, w jednym banku, w jednej szufladzie z pod bielizną, bo i tak wszyscy wiedzą, że to tam się trzyma, zawsze złodziej wie, także tak. Jest też pytanie Bogdana. Prośba o rozszerzenie tezy o tym, że wojna nie jest obecnie dużym zagrożeniem. W moim odczuciu to nie jest coś, czym powinniśmy się martwić teraz. Też ja nie jestem fachowcem od geopolityki i ja się nie podejmuję zgadywać, kiedy wojna może w Polsce nastąpić, natomiast najbliższe są mnie i moim odczuciom te opinie, że mamy co najmniej jeszcze kilka lat i to kilka lat w jakimś takim pesymistycznym scenariuszu, że tej wojny się nie uda zatrzymać w żadnym stopniu, a to przecież wcale też nie jest jeszcze w ten sposób powiedziane. Dlatego ja osobiście nie zakładam, że będę musiał za chwilę się z Polski ewakuować i kupować dom za granicą, ponieważ w przeciwnym razie trafię na front albo zginę pod bombą. Leszek napisał, że warto mieć też kilka litrów benzyny w kanistrze. Oczywiście, bardzo też dobrze jest pamiętać o tym, i to jest taka survivalowa procedura na co dzień i na trudne czasy też, żeby samochód tankować zawsze wtedy, kiedy mamy jeszcze połowę baku. Bo gdybyśmy na przykład musieli żonę zawieźć do szpitala na porodówkę, no to nie chcemy właśnie wtedy szukać jeszcze dodatkowo stacji benzynowej, tak? Jak będziemy musieli jeździć przez pół miasta, żeby kupić jedno jedyne mleko modyfikowane dla dziecka, bo na pozostałe jest uczulone, a ostatnie pudełko tego mleka nam upadło na podłogę, nie będziemy go zbierać z podłogi, żeby dziecku to mleko dać, no to też nie będziemy chcieli marnować jeszcze czasu z tym siedzącym z tyłu za naszymi plecami, spoconym, rozwrzeszczanym, spoconym ze złości niemowlakiem. Tylko po prostu będziemy chcieli złości, no bo głodnym, nie? Wiadomo, że Polak jak głodny, to zły. Czy mężczyzna jak głodny, to zły. I wtedy no nie chcemy jeszcze mieć tego dodatkowego jednego zmartwienia. Dodałbym też jeszcze jeden aspekt, jeśli chodzi o samochód. Ostatnio była taka sytuacja, że gość zawiózł pijany, zawiózł dziecko do szpitala, nie? I rozbił samochód pod płotem, czy tam zniszczył płot, i zabrali mu samochód. Jak ktoś ma dzieci, to zawsze w domu musi być przynajmniej jedna trzeźwa osoba, a najlepiej dwie, jak tej jednej trzeźwej się coś złego stanie i trzeba będzie ją zawieźć właśnie ze złamaną nogą do szpitala czy coś. Pyta Jacek. Czy biżuteria jest dobrym środkiem płatności pod kątem bezpieczeństwa? To przepraszam, Jacku, to nie będzie prawdopodobnie pytanie na odpowiedź, na jaką liczyłeś, ale ja bardzo lubię taką odpowiedź, a brzmi ona, to zależy. To znaczy, są zalety złota, srebra pod postacią biżuterii, są też wady. Wady są takie przede wszystkim, że kupując biżuterię, bardzo dużo przepłacamy za walory estetyczne, które czasami są tylko iluzoryczne, w sensie, no żonie się podoba, to super, to warto kupić, ale to nieważne, płacimy za to, że jakiś jubiler coś tam podłubał i z tego drucika zrobił jakieś wyrafinowane świecidełko. W porządku. Natomiast tej wartości najprawdopodobniej w sytuacji naprawdę kryzysowej nie odzyskamy. W Lombardzie nie. Jeśli będziemy mieli więcej czasu, zaniesiemy to gdzieś do jakiegoś skupu, czy do jubilera, który prowadzi komis, czy wystawimy to na Allegro, czy na Vinted, być może wtedy nam się uda pieniądze odzyskać, ale być może też ze stratą. Także pod tym kątem złoto w takiej formie nie jest zbyt dobre. No ale też z drugiej strony łatwiej jest zapłacić obrączką, która waży, w której jest kilka gramów czystego złota za coś, niewielkiej wartości, niż sztabką, w której jest 30 gramów czystego złota. Oczywiście za chleb zapłacimy tak samo dobrze jedną obrączką, jak jedną sztabką. Tyle tylko, że w przypadku tej sztabki no, będziemy po prostu mieli większą stratę. Tutaj Łukasz zwrócił uwagę, że jest jeszcze taka kwestia, jeśli chodzi o benzynę. Nie może ona tak czekać w nieskończoność w kanistrze. Pewnie jakiś chemik byłby w stanie się wypowiedzieć, ale zdaje się, że traci ona swoje właściwości. Tak. I ja bym powiedział, że dłużej niż rok benzyna czy olej napędowy nie powinny być w kanistrze, czyli po upływie roku wymieniamy. I taka metoda trzymania zapasu paliwa, którą ja zawsze zalecałem, to było mieć kilka kanistrów, najlepiej taką kwotę, taką liczbę, przez którą można podzielić 12, na przykład 6, 4 i jeśli mamy 4, to sobie oznaczamy cyframi, powiedzmy 1, 4, 7, 10 i wymieniamy w styczniu, w kwietniu,
październiku i w lipcu. Co 3 miesiące wymieniamy jeden kanister, czyli wlewamy do baku, dolewamy świeżego paliwa do baku, żeby to paliwo bez problemu przepalić, gdyby jakoś delikatnie pogorszyła się jego jakość, a oczywiście równolegle tankujemy świeże paliwo do kanistrów i mamy zapas. Tutaj zasugerowałem się komentarzem mikroprofesora, jaka strategia, jeśli chodzi o dane oraz ważne dokumenty, jak akty urodzenia notarialne. Kopie zapasowe, i tutaj nie mam innego rozwiązania. Kopie zapasowe mogą być papierowe gdzieś u bliskich, to znaczy może notariusz zrobić odpis notarialny jakiegoś aktu albo po prostu notarialne kopie z potwierdzeniem zgodności z oryginałem, taką notarialną. Notariusz może też zrobić taką kopię w PDF-ie, w sensie podpisanym cyfrowo PDF-ie, to co możemy trzymać w chmurze, na pendrive'ie, na karcie pamięci, którą mamy w telefonie, czy gdziekolwiek indziej, na karcie pamięci wklejonej super glue do scyzoryka. Także dlaczego by nie? Grzegorz Brzęczyszczykiewicz pyta o przygotowanie sobie samemu żywności poprzez pasteryzację. Jeśli ktoś ma zdolności takie kulinarne, to zrobienie sobie samemu zapasu żywności na trudne czasy jest wykonalne i pod wieloma względami jest lepsze nawet niż kupowanie konserw w sklepach. Powiemy dokładnie, jaka jest jakość surowca, z którego sobie taki pasztet czy jakiś inny gulasz do słoika zrobiliśmy. Jesteśmy w stanie zrobić go idealnie taki, jaki lubią nasze kubki smakowe, na przykład dodając dokładnie tyle takich przypraw, jakie chcemy. No i pod tym kątem jest to troszkę lepsze niż to, co kupimy w puszkach. Co więcej, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że jak coś jest w metalowej puszce, to tak naprawdę jest w plastiku, ponieważ te wszystkie puszki od wewnątrz mają warstwę takiego lakieru, czyli po prostu plastiku, która jest po to, żeby żywność nie reagowała z tą substancją, z której wykonana jest puszka, w sensie z metalem, tak żeby żywność potem nie smakowała metalem. Wspominam o tym dlatego, że się ludziom wydaje, że jak kupują coś w puszkach, to jest to w metalu. Nie, to jest tak, jakby było trzymane w plastikowej butelce z tego plastiku. A jak robimy samodzielnie takie przetwory, to zazwyczaj trzymamy je w słoikach. Szkło pod względem chemicznym jest jednak odrobinę stabilniejsze. I to nie jest tak, że ja się jakoś obawiam, że jedząc konserwy ze sklepów, to tego plastiku do organizmu, czy substancji uwalniających się z tego plastiku, dostarczy do organizmu na tyle dużo, że będzie to zagrażało mojemu życiu czy zdrowiu. No nie, ale to jest też jakaś wartość, choć trzeba powiedzieć uczciwie, że niezbyt duża, którą będziemy mieli robiąc sobie te zapasy w słoikach, a nie kupując ich w puszkach. I tu jest też komentarz, że dlatego lepiej nie podgrzewać puszki. Oczywiście, że tak, to jest też racja, lepiej jest puszek nie podgrzewać, chociaż ostatecznie można to zrobić. Było pytanie, co powinno się znaleźć w przygotowanym zestawie minimum do ewakuacji w zakresie dokumentów ITP. Nie jestem w stanie w tej chwili wymienić konkretnie listy takich dokumentów, ale powiedziałbym, że to można wszystko zebrać w jednym zbiorze. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia życia w nowym miejscu. Czy to będzie za granicę, czy to będzie kraj, to jest kwestia wtórna, ale wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające ubezpieczenia i dokumenty potem, które ułatwią nam odzyskanie pieniędzy za ubezpieczenie. Na przykład ubezpieczyliśmy drogą elektronikę, którą mamy w domu, elektronikę niezbędną nam do pracy, jakiś specjalistyczny sprzęt, to dobrze jest mieć na przykład kopię faktur za zakup tej elektroniki. Dobrze jest mieć na przykład zdjęcia tej elektroniki z numerami seryjnymi, żeby potem można było pokazać dokładnie, które urządzenia zostały skradzione, zniszczone i tak dalej. Wszelkiego rodzaju dokumenty bankowe i ubezpieczeniowe, też w zakresie ubezpieczeń na życie, bankowe, czyli na przykład potwierdzenia otwarcia rachunków, nie wiem, czy jest sens wydruki skąd trzymać, moim zdaniem raczej nie, potwierdzenia płatności, powiedziałbym na ZUS w szczególności, no bo wiemy, jak to czasami z tym bywa, no i akty własności, czyli po prostu dokumenty notarialne, stwierdzenia spadku, papiery potwierdzające rozwód, ślub, akty urodzenia dzieci, tak dalej. Czy jest sposób na wydłużenie przydatności długotrwałego przechowywania leków? Ja takiej metody nie znam, to znaczy jest taki amerykański program, chyba przez wojsko wymyślony, którego etapem jest badanie składu chemicznego leków po jakimś czasie i na tej podstawie się potem ocenia, czy te leki mogą leżeć dłużej, czy nie. Teoretycznie nie brak opinii, że leki mogą być dłużej niż okres trwałości ich przewiduje, natomiast ja zakładam, że po prostu trzeba je wymieniać regularnie przed upływem tego terminu trwałości i tyle. Jest też pytanie, co z gromadzeniem antybiotyków? To jest nietrywialne, ponieważ antybiotyki można kupić wyłącznie na receptę. I rozwiązaniem tego problemu jest po prostu mieć zaprzyjaźnionego lekarza rodzinnego, do którego chodzimy, który będzie wiedział, że nie jesteśmy oszołomem, tylko realnie przygotowujemy się na sytuacje awaryjne i na przykład chcemy mieć zapas 2-3 popularnych antybiotyków, które nasze dzieci wykorzystują, wtedy dostajemy receptę, wykupimy i na przykład uzgodnimy, że
te leki dopiero będziemy przyjmować po konsultacji z tym lekarzem, żeby miał pewność i czyste sumienie, że tutaj nic nam nie będzie zagrażać. Można próbować przekonać lekarza, że to jest po prostu na wyjazd, no ale ja uważam, że nie ma co kłamać. Natomiast jeśli chodzi o inne leki, których być może nie zdajecie sobie Państwo sprawy z tego, że warto jest je mieć, to wszelkiego rodzaju środki antykoncepcyjne jak najbardziej. Tutaj Leszek pyta, czy recepty nie mają terminu ważności. Mnie nie chodzi o to, żeby mieć tę receptę na trudne czasy, tylko żeby tę receptę od razu wykupić i ten lek po prostu trzymać gdzieś w lodówce. Bo też recepta sobie może być, ale może tego leku po prostu zabraknąć, tak? Gdyby się działo coś grubszego, to też może zabraknąć. Było też pytanie Leszka wcześniejsze odnośnie metody dezynfekcji wody przez wystawienie butelek PET na promienie słoneczne. Czy wtedy nie udziela się plastik do wody? Tak, uwalniają się jakieś substancje zawarte w tym plastiku, natomiast mając do wyboru niewielki negatywny wpływ z tego tej jednej porcji tego plastiku czy tych substancji z plastiku w wodzie kontra ryzyko śmierci wskutek odwodnienia po rozwolnieniu od zakażenia bakteryjnego, wybrałbym to drugie, w sensie to pierwsze, wybrałbym to, że troszkę jakichś tam substancji chemicznych z plastiku do organizmu wchłonę i może będę żyć odrobinę krócej, a nie to, że po prostu w sytuacji awaryjnej no wykituję, tak brzydko mówiąc, nie mówiąc dokładnie, co się tam będzie działo. Tak, Isaac zwrócił uwagę, że to chodzi o bisfenol, jak najbardziej tak, natomiast chodzi, to jest ryzyko, natomiast nie jest ono to jest ryzyko o kilka rzędów wielkości mniejsze niż ryzyko bezpośrednich problemów zdrowotnych wynikających z wypicia niezdezynfekowanej wody. No, przewinę sobie jeszcze do góry, żeby zobaczyć, czy czegoś przypadkiem nie przegapiłem jakichś pytań. Jest uwaga, że coś o sztabkach. Gdzie to było o tych sztabkach? Nawet mennicy oferują takie sztabeczki po 1 gram w formacie karty do bankomatu do odłamywania. Owszem, ale te sztabki są dużo droższe niż zwykłe. W sensie można kupić 30-gramową sztabkę za kilka procent powyżej wartości tego złota. Taką sztabkę 20-gramową po 1 gram kupuje się zwykle za kilkanaście procent drożej niż zawarte w niej złoto, czyli już na start tracimy te kilkanaście złotych wartości. Coś tu jeszcze było. Jak z bronią na trudne czasy, w sensie, aha, było pytanie, czy pistolet, karabin, czy strzelba? Tak. Nie wiem do końca, jak na to pytanie odpowiedzieć, bo jakiś sprzęt do zapewnienia sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwa uważam jest niezbędny, tylko to może być zarówno pistolet, jak i gaz pieprzowy, jak i kij baseballowy, czy golfowy oraz umiejętnością korzystania z niego. Poza tym polskie państwo dosyć często każe obywatelom broń pozostawić w domach, na przykład kiedy są jakieś większe wydarzenia takie o charakterze politycznym i się państwo boi, władze się boją, że ludzie coś będą z tą bronią robić, albo że ta broń będzie w drodze na strzelnicę im ginąć i będzie wykorzystywana do ataków terrorystycznych. Paralizator, łuk, tutaj pojawiły się jeszcze komentarze, dlaczego by nie. Chodzi po prostu o to, żeby mieć coś skutecznego, przede wszystkim co znaczy skutecznego. Skuteczne narzędzie do samoobrony to jest takie, z którego możemy skorzystać. Paralizator raczej tak, łuk raczej powiedziałbym dla naprawdę chętnych i takich ludzi, którzy są w stanie się tym łukiem szkolić. Najlepszym wyrównywaczem szans jest po prostu broń palna, bo to jest coś, co człowiek w wieku moich dziadków, czy tak, z pokolenia naszych dziadków byłby w stanie użyć, żeby zatrzymać jakiegoś wielokilogramowego, zdeterminowanego bandytę. Grzegorz pyta, czy nie jest dobrze podzielić sobie zestaw ucieczkowy na moduły w zależności od przewidywanego czasu ucieczki, na 3 dni, tydzień, nowe miejsce życia? I tak, i nie. To znaczy, dobrze jest mieć ten zestaw w jednym miejscu gotowy do zabrania, ale można na przykład mieć zestaw taki właśnie stricte ewakuacyjny, a obok tego mieć drugą część tego zestawu na ewentualność, gdybyśmy zakładali, że już nigdy do domu nie wrócimy. I tu na przykład będą wszystkie domowe niezbędne do zabrania dokumenty, pamiątki rodzinne, jakieś właśnie dyski przenośne z danymi, jakaś biżuteria rodzinna, tak? No, nie będzie wtedy w torbie, tylko na przykład w sejfie, ale chodzi właśnie o to, żeby mieć takie rzeczy, które można byłoby zabrać. I można mieć też na przykład do tego drugą torbę, czyli zestaw ewakuacyjny z tymi podstawowymi rzeczami, drugą torbę, w której mamy jeszcze dodatkowe rzeczy, jakieś ubrania, czy na przykład trochę więcej żywności i trzecią torbę, którą mamy właśnie rzeczy pomagające nam rozpocząć życie w nowym miejscu. O jednej rzeczy pod kątem tego zapomniałem powiedzieć przed chwilą. Jeśli mamy jakieś dyplomy, zaświadczenia z ukończenia różnego rodzaju szkoleń, wszystkie tego typu rzeczy dobrze jest mieć, może nawet od razu przetłumaczone na język angielski, żeby móc się nimi posługiwać za granicą. Także
Także tak. Leszek napisał, że pieluchy dla dzieci. No to każdy rodzic, który ma zestaw przetrwania, który nosi przy wózku, to wie, że pieluchy dla dzieci trzeba w nim mieć. Potem było pytanie, co z tabletkami od przeziębienia, przeciwbólowymi, od biegunki. To są wszystko dobre kierunki. Ja się nie będę wymądrzał, dlatego że nie jestem lekarzem, jestem prostym, zwykłym inżynierem od kotłów i turbin, więc nie znam się na tym. Natomiast jak piszecie sobie Państwo w Google apteczka kryzysowa, domowy survival, to się znajdzie fantastyczny nasz artykuł, znaczy napisany przez lekarza artykuł właśnie pod kątem tego, jakie leki dobrze jest mieć w zestawie przetrwania, takiej apteczce kryzysowej na ewentualność braku dostępu do lekarza. No dobra, dawajcie proszę te pytania, to jeszcze sobie tam pogadamy chwilę. Czy doświadczenia z odbytych szkoleń wojskowych w technikum też się liczą? Powiedziałbym, że wszystkiego rodzaju doświadczenia odnoszące się do szkoleń, które pozwolą nam zdobyć pracę za granicą, czyli jakieś wózki widłowe, języki, pierwsza pomoc, cokolwiek, co może mieć wartość na rynku pracy, co pozwoli nam zacząć życie w nowym miejscu, żebyśmy nie musieli zaczynać tego życia na zmywaku, czy pracując w magazynie, nosząc po prostu ciężkie rzeczy. Jacek pyta, kiedy przeprowadzić ewakuację? W momencie, w którym wiemy, albo mamy przekonanie graniczące z pewnością, że poza domem będzie bezpieczniej niż w domu. Czyli na przykład, kiedy widzimy, że zbierają się jakieś zamieszki w naszym mieście, no na przykład będąc na trasie przejścia Marszu Niepodległości, kilka lat temu ja bym przynajmniej na ten czas z domu wyszedł, żeby mi mieszkanie razem ze mną nie spłonęło, bo ktoś nie taką flagę jak trzeba umieścił balkon wyżej, tak? Albo w czasie protestu rolników, na przykład też nie chciałbym być wzdłuż trasy takiego agresywnego przemarszu, gdyby to miało taki charakter, prawda? Przed powodzią, no to wiadomo, że przed powodzią. Czasami trudno to ustalić. Będąc lepiej przygotowanym do tej ewakuacji, to znaczy ponosząc mniejsze koszty jej, nie marnując 2 godzin na to, żeby spakować najważniejsze rzeczy, tylko 3 minuty, żeby te rzeczy, które już przygotowaliśmy wcześniej, zabrać, będziemy w stanie ewakuować się szybciej i będziemy w stanie zrobić to mniej ryzykując. To znaczy ewakuuję się, a potem wrócę. Nic się nie stanie. Żona się tylko na mnie trochę będzie złościć, dzieci będą trochę tylko sfrustrowane i tyle. Nie będę marnować pieniędzy, nie będę rozwalać całego mieszkania, generować niepotrzebnego chaosu, więc warto jak najbardziej te rzeczy mieć przygotowane. Tutaj jest też pytanie, czy warto zrobić jakąś testową ewakuację? Myślę, że można o tym pomyśleć, w sensie na przykład, może niekoniecznie testową ewakuację, ale na przykład testowo sprawdzić, ile czasu rodzinie zajmie zebranie się na wyjazd, żeby zobaczyć, czy mając zapakowane wszystkie te rzeczy, jesteśmy w stanie zrobić to szybko i sprawnie, czy też nie. Leszek bardzo by komentarz napisał, że warto też mieć w domu gaśnicę lub dwie i czujniki czadu, gazu i dymu. Oczywiście, że tak. Czad zabija co roku wielu Polaków, niestety. Certyfikaty z odbytych szkoleń Sekuraka, oczywiście, albo doświadczenie z odbycia szkolenia z nowoczesnego survivalu. No jeśli ktoś się ubiega o pracę jako instruktor survivalu albo specjalista do bezpieczeństwa w firmie, czy ktoś do zarządzania kryzysowego, dlaczego by nie? Wszelkiego rodzaju wózki widłowe, szkolenia takie zawodowe, szkolenia software'owe, certyfikatu Microsoftu, Google'a, Facebooka, Facebook Ads, wszystkie tego typu rzeczy warto jest mieć po to, żeby właśnie później móc nimi się wykazać i nie trzeba było jeszcze przekonywać tego człowieka, który najpierw musimy go przekonać, żeby nas zaprosił na rozmowę o pracę, nie? Żeby go przekonywać, że no zobacz, jaki mam ładny CV, uwierz mi na piękne oczy. No nie. Koc termiczny to podstawa i uniwersalne narzędzie przetrwania, napisał Patryk. Oczywiście, że tak, a do tego jest bardzo tani, bo to kosztuje małe kilka złotych. Koc nadaje się do tak wielu rzeczy, że warto go mieć. Teraz taka interesująca uwaga. Czy jest różnica między srebrną a złotą stroną koca? Otóż tak, ale różnica nie jest na tyle duża, żeby sobie tym zaprzątać głowę. Po prostu nie ma co. Nie ma różnicy. Nie na tyle jest ona duża, żeby trzeba było pamiętać, która jest, która. Kiedyś to sprawdzałem. No dobra, ja się strasznie zmęczyłem i nagadałem. Także było mi bardzo miło się z wami dzisiaj spotkać. Dobra, jeszcze umówmy się, że odpowiem jeszcze na 5 ostatnich pytań. Jakie środki do dezynfekcji ran? Woda utleniona versus Octanisept versus srebro koloidalne. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Akurat woda utleniona chyba nie ma zbyt dobrych opinii. Są dobre środki na spirytusie, są w sensie do różnych celów.
na przykład do takich ran głębokich, zadanych na przykład przez zwierzęta, to jak kiedyś chirurg szkolił mnie z szycia ran, to tam właśnie mówił, że do takich ran środki ze spirytusem są lepsze, do innych Octenisept, także myślę, że jedno i drugie dobrze byłoby mieć. Czy są przyjęte ogólne praktyki, na przykład ustalone kanały krótkofalowe do komunikacji kryzysowej? Wymyśliliśmy lata temu taki standard łączności dla polskiego prepera, czyli osoby przygotowującej się na sytuacje awaryjne, który uwzględnia w szczególności krótkofalówki PMR oraz CB radia. To trzeba wpisać w Google. Standard łączności polskich preperów i będzie dokument PDF do ściągnięcia z naszego bloga, gdzie jest informacja o tym, na jakim kanale, o której godzinie się łączymy, ale w rodzinie taką procedurę trzeba jak najbardziej mieć opracowaną. Czy prezentacja lub ekstrakt z ważniejszymi tematami będzie dostępny? Ja mogę po prostu podesłać, gdyby ktoś chciał. Piszcie do nas na poczta@domowy-survival.pl. Będziemy Wam podsyłać prezentację. Zresztą można chyba sobie ją też po prostu zeskrinować z tego nagrania, które z tego co wiem będzie dostępne jeszcze przez 90 dni. Czyli flaszka wódki jest niezbędna, pisze Grzegorz. A i Daniel, zapłacie spirytusu, dobra sprawa w czasie kryzysu. Spirytus ma mnóstwo zastosowań. Lepszy jest spirytus niż wódka, dlatego że można zawsze spirytus rozcieńczyć, a wódkę zagęścić. To nie takie trywialne. Także jak najbardziej uważam, że warto. Nie po to, żeby to pić. Spirytus się nadaje do dezynfekcji ran, powierzchni, narzędzi. Spirytus jest też doskonałym paliwem do kuchenek. Kuchenkę spirytusową można zrobić z dwóch puszek. Bierzemy dwie puszki, ucinamy denka, wsadzamy jedno w drugie, tu robimy otworki i mamy palnik na spirytus. Poza tym są też biokominki, którymi można dom w razie czego ogrzewać, także dlaczego by nie? Tu jest komentarz, że też w czasach kryzysowych warto umieć produkować bimber, ale na co dzień nie wolno i to jest problem, że żeby się nauczyć tego typu rzeczy, jest to bardzo kłopotliwe, bo nie wolno. Ciekawy komentarz Christophera. Czy wszystko, co Pan poruszył tutaj, implementuje Pan w swoim domu? Ile rocznie wydaje Pan na przygotowania, na przykład odświeżenie leków w apteczkach? Trudno jest mi się do tego pytania odnieść, bo ja tego nigdy nie liczyłem, natomiast akurat to, samo to odświeżenie tych leków w apteczkach nie wydaje mi się być dużym kosztem. Znaczy, to jest pewnie w zależności od tego, jak dużo leków mamy i potrzebujemy, tak? Ja na przykład wychodzę z założenia, że dla mnie personalnie antybiotyki nie są towarem pierwszej potrzeby. Takie jest moje zdanie. Może się w tym zakresie mylę, ale ja na przykład nie mam zapasu antybiotyków. A taki zapas prostych środków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych, przeciwbiegunkowych, to nie są drogie rzeczy. Tu są komentarze, że na własny użytek wolno. Nie, nie wolno, w ogóle nie wolno, więc ja nigdy nie polecam robienia rzeczy nielegalnych na trudne czasy. Tomek się tu włączy, więc chyba będzie nas powoli wyganiać do domu, w takim wrażeniu. No, powiem Wam, że mamy tyle pytań, Krzysztof odpowiada na każde, więc mega szacun. Jeżeli się jakieś pojawi jeszcze, to oczywiście... Śmiało, jeszcze sobie tam z dwa może odpowiemy. W razie czego, gdybym nie zdążył, albo gdyby ktoś oglądał tę naszą transmisję później, ten zapis tej transmisji, to po prostu dawajcie znać u nas na kanale gdzieś w komentarzach, bo my staramy się po prostu... To jest świetne źródło potem tematów na odcinki, więc jak ktoś ma pytania, to ja bardzo proszę. Woda i fajki to najlepsza waluta. Czasem, no jest takie powiedzenie, że się za 20 zł nie załatwi niczego, a ostatnio za dwie dychy to można było kupić dwie flaszki, więc ja trochę nad tym ubolewam, bo to niestety trochę też mówi o Polsce i Polakach, no ale jest jak jest. Czasem to rozwiązanie po prostu ma sens. Krzysztof, nie da się zatrzymać. No jak ja widzę, że są ludzie, którzy słuchają z wypiekami na twarzy, to co ja mam ochotę powiedzieć, to ja się rzeczywiście nakręcam i nie da się mnie zatrzymać, także tak. Czy nie warto w ramach testu ewakuacji zrobić biwak w lasach państwowych? Od maja można spędzić jedną noc małą grupką pod chmurką. Oczywiście, ale niekoniecznie musi to być biwak pod lasem. Bardzo dobrym takim wystawieniem się na dyskomfort będzie po prostu zabranie rodziny pod namiot, jeśli nigdy tam wcześniej nie jeździli. I to jest okazja na przetestowanie żywności z liofilizatów, kuchenki benzynowej, awaryjnego zasilania, jakiegoś tam przenośnej stacji zasilania z panelem fotowoltaicznym, albo chociaż sprawdzenie, czy śpiwór, który ma deklarowane, że jest do 0 stopni, rzeczywiście daje komfort przy plus 12, na przykład w sierpniową noc. Jak najbardziej warto to robić. Było mi bardzo sympatycznie odpowiadać na wszystkie Wasze komentarze. Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie tutaj do Akademii Sekuraka, bo uważam, że warto, żebyśmy czasami wychodzili z takim przekazem do osób, które jeszcze nie wiedzą, że warto się tym zajmować, a myślę, że takie przygotowanie na sytuacje awaryjne, gdybyśmy wszyscy mieli wdrożone, to bylibyśmy znacznie bezpieczniejsi jako Polacy, jako nasz kraj, bo w mniejszym stopniu bylibyśmy po prostu zależni od służb, a to po prostu pomoże każdemu z nas z osobna później w razie czego.
Tak, rzeczywiście takie przenikanie się tematów było też naszym celem, dlatego mega dzięki za przyjęcie zaproszenia. W czwartek jakby mamy też kolejne szkolenie z zakresu około bezpieczeństwa, to znaczy konkretnie o deepfake'ach i o AI-u. Gdzieś tam w kwietniu mamy zaplanowane znowu moje szkolenie, jak zdobyć pozwolenie legalnie na broń. I było też pytanie, czy będzie druga część twojego szkolenia, więc jeżeli pozwolisz, to ja teraz właśnie powtórzę słownie i czy byś widział w przyszłości jeszcze taką współpracę tutaj? Absolutnie, bardzo chętnie. Musielibyśmy tylko wtedy troszkę węzie do tematu podejść i jakieś konkretne, bardziej szczegółowe aspekty omówić, ale jak najbardziej, ja lubię się wymądrzać, to było widać, jeśli tylko ktoś chce mnie słuchać, oczywiście z wielką przyjemnością. Super. No ja słuchałem z mega wypiekami, zresztą widać, nie wiem czy to po konserwie, którą jadłem, a rzeczywiście jest tak, mam taki jakiś śmieszny fetysz, że jak oglądam twoje filmy, to biorę tę konserwę z zapasów, których mam dużo i wtedy z zacięciem też zjadam, także mega dzięki, było nam bardzo przyjemnie. Zapraszamy wszystkich do wypełnienia ankiety, linka podawałem tutaj dwa razy, zapraszamy do subskrybowania oczywiście kanału Domowy Survival, gdzie macie mnóstwo materiałów. I to niestworzonego, kiedy to jest modne, czyli podczas pandemii i podczas wojny, tylko tak naprawdę Krzysztof działa dużo, dużo wcześniej już jako pasjonat. Tak. To nie jest chwilowa moda, więc z ręką na sercu polecam jako pełnego profesjonalistę. Także wielkie dzięki. Na koniec jeszcze informacja, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do projektu Securehack Academy, to zaraz wyświetlimy jeszcze banerek. Jeżeli ktoś chciałby rozwinąć się w kwestiach cyberbezpieczeństwa, zaraz też damy drugi banerek z rabatem na książkę. A tak jak sam wspomniałeś, nagranie będzie dostępne przez 90 dni co najmniej, a dla członków Akademii do końca aż 2025 roku. Także trochę nam się przeciągnęło, ale jeszcze raz mega dzięki za... Przepraszam, wyszło jak wyszło. To jest normalne. Tak samo jak u mnie na szkoleniach, to dokładnie tak samo jest. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dobrego wieczorku. Miłego wieczora. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. A teraz obiecane banerki. Kod Survival do Securehack Academy 35%, taki sam kod książka securehack.pl, mamy 15% rabatu, no i wyczekiwana oczywiście tradycyjnie muzyczka, także jeszcze raz dobrej nocy, trzymajcie się.